Dobrze, wspaniale. W takim razie pozwólcie, że zaczniemy dzisiejszą przygodę. Cyk. A więc wróćmy do początku tego przeklętego dnia. Po w miarę komfortowej nocy spędzonej w Tilt Silk Mill zeszliście na śniadanie, by otrzymać list, który, jak twierdzi recepcjonistka, zostawiła wasza dawno zmarła przyjaciółka Anna Słowiński. Dziwne? No może trochę. Napisała w nim, iż że nie ma dużo czasu i w związku z tym pozostawia wam klucz do pokoju, w którym powinny znajdować się jej notatki. Niestety, pomieszczenie okazuje się dawno temu przetrzebione, a jedyną niejasną wskazówką zdaje się ślad szminki na planie miasta. Wiedzeni nim docieracie do rezydencji Franka Gottlieba Junglinga. Chociaż nazwanie tej rudery rezydencją to spore nadużycie. Po wtargnięciu na teren prywatny otrzymaliście reprymendę, ale co dziwne i zaproszenie na kolację od właściciela. Czy to aby dobry pomysł na niej się zjawiać? Jako iż do wieczora daleko, stwierdziliście, że nie ma co marnować czasu i może warto odwiedzić lokalną panią redaktor Tammy Virginia Ells. Wygadana kobieta sporo wam opowiedziała o samym mieście, ale i o tym, gdzie możecie znaleźć lokalnego doktora i Don Jonathana Ariela Black. Shane przekonał się, iż ma rację i pierwotna przyczyna zgonu Johna i Anny to zwykła bójda na resorach. Kłamstwo jakich multum w tej całej sprawie, stworzone by ukryć nieprawdopodobną przyczynę będącą prawdziwym powodem nacisków i wyśmiewania doktora Millera. Chociaż przynajmniej tak powiedział. Z domu pana Blake'a natomiast udało wam się wynieść całkiem gruby notatnik. Wygląda na to, że mężczyzna również badał tę sprawę, lecz przeszkodziło mu jego szaleństwo. W okolicach godziny 15, może 16, postanowiliście odpocząć i zjeść. Niestety nawet to okazało się nie być prostym zadaniem. W drodze do lokalnej knajpki trafiliście w boczną alejkę. Nadchodzący deszcz wydaje się nadawać jej teraz jeszcze mroczniejszego wyrazu. Zaśmiecona aleja z tylnym wejściem do knajpy, zablokowanym z drugiej strony zaledwie przez kilka kubów na śmieci i niski płotek. I może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie dwa ciała leżące na środku, jak gdyby to nie było nic nadzwyczajnego. Shane, przyklękasz nad nimi i odwracasz na plecy, aby ujrzeć znajome twarze Johna i Anny. Więc co dalej? Myślę, że Shane zamarł. Najzwyklej w świecie zamarł na chwilę. Po czym się otknął, otrząsnął się i zaczął sprawdzać. Mam mrocząc coś pod nosem. To niemożliwe. To przecież niemożliwe, ale sprawdza, czy żyją. Sprawdza im puls. Myślę, że jeżeli nie, to jeżeli nie ma pulsu, nie ma oddechu, to myślę, że zacznie robić pierwszą pomoc najzwyklej w świecie. Chciałbym, żebyś rzucił na medycynę, a pozostali? Joel podchodzi ciekawie do Shane'a, ale momentalnie staje jak wryty. Chciałbym tak też... Samo. Żeby samo wszyscy Henry będący świadkami tej sytuacji rzucili sobie na poczytalność. Tylko, że to nie jest codzienna sprawa po raz kolejny. Znaleźć swoich przyjaciół. Kto tam leży? Kto tam jest? To oni. To Anna i John. To niemożliwe. I dalej tam stara się. Wszyscy, którym weszło, rzućcie sobie K4 to jest ta mała kosteczka, nie? Zawsze K3 to jest K6 na pół, rzućcie K4 i tyle odejmijcie po czterdzieści. Połowa?
Połowa z jedynki to zawsze jeden, nie? Shane, wiesz co? Masz wrażenie, że może nie czujesz oddechu, ale że gdzieś... Znaczy, ja nie jestem specjalistą, ale masz wrażenie, że to się wydarzyło przed chwilą i że jeszcze wyczuwasz gdzieś lekkie tętno u Johna. No to jeżeli u niego wyczuwam, u niej nie, to zdecydowanie jego staram się ratować. Sprowadźcie pomoc. Ale nie ma oddechu, nie? Więc musisz go reanimować. Tak, tak, oczywiście. Robię reanimację. Tak, robię pierwszą pomoc jak najbardziej. Pani nie weszło na sanity? Nie. To rzuć sobie K6, proszę. To jest 4. Peggy patrzy na to wszystko, patrzy na swoich przyjaciół, którzy leżą tutaj martwi. Przecież ich pochowaliśmy. A przecież Anna przyszła rano. Przecież oni żyją. Przecież dzwonili do nas. O co chodzi? I ona się zaczyna rozglądać, czy wszyscy czasami widzą to, co ona widzi. Shane, Heinrich, Joel, czy wy widzicie to, co ja widzę? Czy to jest Anna? Przestań i pomóż mi! On jeszcze ma wyczuwalny puls. Shane, moja prośba do ciebie jest jeszcze taka, byś rzucił ponownie test na... Tam jest coś takiego jak pierwsza pomoc? Jest chyba pierwsza pomoc, albo to się heal nazywa po prostu. Nie pamiętam dokładnej nazwy, zaraz zerknę w twoją kartę. First night jest, jak najbardziej. Tak jest. Spróbuj użyć pierwszej pomocy. A reszta co robi? Shane, dzwonić na pogotowie? Jak ci pomóc? Shane. Tutaj, przytrzymajcie go. Nie słychać cię? Nie słychać mnie? Przez moment cię przerwało, tak jakby guzik zgubił. Shane rzeczywiście daje instrukcję do pomocy. No ja też nie za bardzo się znam jakby, więc... Ale oczywiście tu podtrzymać, tu przekręć, tutaj ja będę dmuchał, ty pompuj i tak dalej. I tak, no myślę, że Shane powie, no tak, dzwoń po jakiś transport. Trzeba ich stąd zabrać. Shane, czujesz, że John odzyskuje oddech? W sensie czujesz to. Pozostali, którzy tylko patrzą na sytuację, w sensie, którzy patrzyli przynajmniej, póki nie zostali poinformowani przez Joela, może poza Peggy, bo Peggy jest w największym szoku, ale Heinrich i Joel, prosiłbym was o rzut na spot hidden. Jest sukces, jest jeden. Jestem zajęty pomaganiem. Joel, widzisz, że z ręki Johna wypadł... Kurczę, wydaje mi się, że wtedy też były. Ale popełniłem błąd, że umieściłem to w przygodzie nie sprawdzając. Mniejsza o to, zachowajmy to w świecie. Widzisz klucz do samochodu Johna. Podnoszę... I rozglądam się, czy ja wiem, jak wygląda samochód lub wyglądał samochód Johna? Myślę, że możesz wiedzieć, a jeśli ty nie wiesz, to na pewno Heinrich wie, jak wyglądał jego samochód. W końcu zajmował się nim. No, Shane kazał organizować transport, więc biegam, oglądając się co chwilę na Annę. Próbuję znaleźć wóz, ewentualnie złapać taksówkę. Zakładam, że Shane zajmuje się nimi, w sensie Johnem. Znaczy tak naprawdę, jeżeli Johna ustabilizowałem, czuję ten puls i oddech, to Heinrichowi każe, żeby go obserwował, a znowuż przedstawiam się na Annę, jakby jednak dalej próbuję ją w jakiś sposób przywrócić. Jej stan wydaje się gorszy, nie? W sensie... Rozumiem, ale Shane myślę, że jakby w tej sytuacji nie za bardzo wie i też jest zszokowany, więc jakby on tak będzie próbował. Peggy po prostu panikuje, rozumiem? Tak,
Tak, czy chcesz coś zrobić konkretnego? Tak, nie. Chcę zrobić coś konkretnego, bo wiem, jestem posiadaczką czegoś ważnego, ja mam klucz, który pozwoli wchodzić, ale domyślam się, że pozwala też wychodzić. Więc co jeśli oni są tutaj fizycznie, ale psychicznie jeszcze są w innym świecie? Wyciągam swój amulet i nakładam go na szyję Anny, mając nadzieję, że to jakoś pomoże. I nawet jeżeli to tak naprawdę Shane pomoże, no to Peggy będzie wierzyć w to, że to jednak inne siły pomogły. Nakładasz go na szyję Anny. Rzuć sobie na moc. Sukces. Nakładasz kamień, grudkę antracytu na szyję kobiety. Kobiety, którą w tym czasie Shane próbuje za wszelką cenę uratować. Pokrzykuje co jakiś czas na Joela, gdzie ta pomoc szybciej. A ty w tym czasie delikatnie składasz na jej piersi grudkę antracytu. I jakby czujesz, jakbyś czegoś dotknęła. Czujesz, jakbyś sięgnęła prawie. Wyciągnęłaś rękę. Chwyciłaś przez chwilę. Znasz ten dotyk, tą małą dłoń. Znasz ten pierścionek na palcu. Coś w twojej głowie, jakby uciekające wspomnienie. Jakby coś, co chciałaś sobie przypomnieć, ale nie możesz. Chwytasz za tą dłoń, ale ona się wysmyka z twojej i w ręku masz mały pierścień z zielonym kamieniem. Spoglądasz na dłoń Anny i ma taki sam pierścień na dłoni. Widzisz też, jak grudka antracytu staje w delikatnym, takim aż błękitnym płomieniu i spala się na miejscu. Choć nie robi krzywdy kobiecie. Shane, musiałeś to widzieć. Masz wrażenie, że byłaś blisko, żeby coś sięgnąć, ale o tyle ci się nie udało. I nie waż mi się teraz mówić, że coś takiego nie istnieje. Widziałeś to na własne oczy. Ta grudka się spaliła. Myślę, że Shane powinien sobie mistrzu gry rzucić na Sanity. To rzuć sobie na poczytalność, proszę. A Joel, Heinrich, co robisz? Powiedz mi jeszcze. Na pewno jestem przy Johnie. Pilnuję go, sprawdzam. Trochę nie dowierzam, co tu się dzieje, ale jednak to się dzieje. Trzymam go za rękę i jestem przy nim. Taki trochę osłowiały, osłupiały, sztywny. Peggy, nie wiem, co robisz, ale zostaw. Nie widzisz, że próbuję ich ratować? Nie wiem, o co ci chodzi. Tak ich nie uratujesz. My musimy tam wejść. Musimy zdobyć klucze. I to większe. Nie pozwolę im znowu odejść. Zaczynasz wsłuchiwać się w oddech mężczyzny. W tym czasie, Joelu, wybiegłeś z alejki. Stanąłeś na środku, jak wyryty. Słyszysz głos gdzieś z lewej strony, nawet kilka. Nim wychyliłeś głowę, słyszysz: tam pobiegli, musieli tam pobiec. Idzie ta baba i ten miastowy Zaragok. Musimy ich znaleźć. Kilka głosów mężczyzn. Gdzieś warczenie, może furgonetki? Trochę tak, jakby szukali. Nie są jeszcze tutaj, ale za chwilę mogą tu być. Wracam się i mówię: Ktoś nas szuka, schowajmy się gdzieś, możemy ich zaciągnąć gdzieś, czy w tej... Heinrich, słyszysz jak głos, jak oddech Johna słabnie. Shane, ratujesz kobietę w tym czasie, więc... Shane, pomóż. To Shane momentalnie się odwraca i oczywiście sprawdza, sprawdza stan... Ktoś nas szuka, chłopaki! On niech szuka. I wyciągam pistolet. Ktokolwiek to zrobił. O ile dobrze pamiętam, przyjechaliśmy tu samochodem, więc Shane krzyczy: Henryś, samochód, przyprowadź samochód.
Słyszycie, jak warczenie jest coraz głośniejsze. Joel, kiedy odwracasz się, widzisz, jak w światło, jakby padające od strony ulicy w tą alejkę, zostaje na chwilę przysłonięte i z piskiem, takim charakterystycznym dla hamulcy, zatrzymuje się mleczarka. Taki duży mleczarski samochód. Zatrzymuje się chwilę za alejką. Otwierają się drzwi z hukiem. Robicie coś? Cholera! No i Shane rzeczywiście bierze Johna, podnosi i będzie chciał go przenieść. Weźcie Annę! Bierzcie Annę. I rzeczywiście odchodzimy gdzieś jakiś na bok, gdzieś schować się z linii wzroku. Jesteście w ciemnej alejce. Na końcu alejki stoją kosze, za którym jest niski płotek. Da się tam przejść, ale z ciałami będzie bardzo ciężko zrobić to szybko. No na pewno nie zrezygnujemy z nich, więc sami ja. Dobra, to ja biegnę w takim razie w stronę tego nadjeżdżającego auta. Będę grać na zwłokę. Nie, czekaj. Oni są niebezpieczni, Peggy, oni nas szukają. Rzucam szukają klucze. Nas, tylko ich. Rzucam klucze do naszego samochodu, Shane'owi. Zaprowadź ich, ja będę nas osłaniał. I... Ale samochód jest tam, gdzie ta furgonetka. Najpierw się schowajmy, może odjadą. Dyskutujcie. Stanąć... Czy Shane, mówiąc to, jakby pistoletem. On ciągnie Johna, jakby to on nie stoi. Jak gdyby tak, wychylając się za zaułka, patrzę, co się dzieje. I jeżeli ktoś wychodzi z tego auta, to od razu podejmuje akcję ofensywną. Auto podjechało... Dając też czas pozostałym, żeby po prostu czmychnęli z tego zaułka i pobiegli do samochodu. Auto podjechało z lewej strony. Kierowca wysiada od strony ulicy, więc jeszcze go nie widzisz. Z drugiej strony, z lewej, podbiega czterech mężczyzn, którzy biegli od strony, z której przyjechała furgonetka. Mężczyzna, który stoi przy aucie, kierowca, nie wysiada z niej. Za to pozostali, tak jakby zawołani, słyszałeś wcześniej gwizd, dobiegają do alejki, by zaraz się w niej pojawić. Krzyczę, będę strzelał i strzelam. Pierwszy taki może trochę ostrzegawczy. Okej. W takim razie zróbmy sobie tu delikatną inicjatywę. Dobrze. Żubi, dubi, dubi. Nie wiem, czy ja to będę potrafił zrobić, ale spróbujmy. Się określa inicjatywę na bazie zręczności? Tak jest, na bazie zręczności. Wasza zręczność określa inicjatywę. Let's go combat. Czemu mój tuk wygląda jak Joel? No trudno. Aha, zdrajca. Wszyscy mają tu... To trudno. To i tak nie ma większego znaczenia. Oni są tylko po to, żebyśmy widzieli ich w inicjatywie, bo mapki nie mamy. Ja wyglądam chyba na... Zabiera się po krótkiej tarczce z Peggy, zabiera ciało Anny i idzie za Shane'em. Dobrze. Wybaczcie, musiałem uruchomić inicjatywę, żebyśmy wiedzieli, kto... Wybiegajcie teraz! Teraz! I wyskakuję za winkla i oddaję pierwszy strzał. Reagowałeś pierwszy, więc strzelaj. Strzelam. Miał być ostrzegawczy, ale zmieniłem zdanie. Okej. Okay. Teraz jak to działa? Jak weźmiesz sobie... Gdzie ty jesteś, Hayden? Tam no ważne, że to z skillami. Jak... możesz kliknąć Deringera. Jak go klikniesz, to wyświetli się nam na czacie i można chyba wtedy rzucić. No nieważne, a możesz rzucać skillami. I masz Roll Firearm Handgun, widzisz?
Tak, widzę. No, czy to zwykły test? Dziwnie to działa, ale tak jest. Jesteś na takim dosyć optymalnym zasięgu. Wspaniale. Sukces, rzuć obrażenia, to jest 1d6. Jest 6. No jest. Zobaczymy, na którego padnie. Niech będzie na tego. O! Mężczyzna na... Możliwość oddawania wielu strzałów jakby w jednej akcji? Możesz 3 strzały oddać i każdy kolejny będzie z dodatkową kością karną. A ile mam amunicji? Niech będzie, że masz 2 magazynki w magazynku w Dellingerze, kurczę, nie pamiętam ile jest. Załóżmy, że 6. Więc niech będzie, że masz 12 pocisków. Niestety... Oddam jeszcze jeden strzał. No okej. Nie, autofumble. Dobra, już chyba naładowałem. No, nie mam niestety... Tylko nie mogłem wybrać utrudnienia do tego, więc... Rzuć 2 razy po prostu. Możesz rzucać z firearmów nawet ze skilla, nie? To będziesz mógł wybierać utrudnienie. No nie działa to najlepiej. Chciałem, żeby te rzeczy były w karcie. Jasne. Ale nie ma już kompendium. Z czego to się wyświetla, że 6 strzela? To dalej jest sukces, to jest 34. Rzuć na obrażenia. 34, 28. 2. No właśnie, też tak patrzę. Może Dellinger. Tak. I chowam się za winklem z powrotem i daję znak. Teraz, biegnijcie, będę was osłaniał. Zaraz za wami będę. Ja. Odwracasz się, widzisz, że Shane i Joel idą z Anną i z Johnem w drugą stronę. Się schować. No teraz oczywiście zatrzymujemy się, jakby, bo słyszymy strzały. Henry, co ty robisz? Ile obrażeń rzuciłeś? Słucham? Ile obrażeń rzuciłeś za drugim razem? 2. 2. Ja bym chciał sprostować, bo my, jakby, żeby wybiec z tej uliczki, musielibyśmy obok nich przebiec już teraz, nie? Żeby wybiec, tak, do głównej, do ale możecie też przez płotek próbować w głąb alejki. No działamy zgodnie z inicjatywą. Heinrichu, wychylasz się. Nie opierajmy się na tym, że to koniecznie jest Dellinger. Ja wziąłem trochę przykładową broń z podręcznika, więc załóżmy po prostu, że jest to jakiś rewolwer. Ja nie znam się na broni w ogóle. Popełniłem, ale chciałem wam coś dać. Liczyłem, że może coś kupicie jeszcze dodatkowego. No nieważne. Oddajesz 2 strzały w nadbiegającego mężczyznę. Mężczyzna w takich roboczych spodniach, prostej koszuli, z kaszkietem na głowie i kluczem nastawnym w ręku, dostaje strzał najpierw w jedno ramię, potem gdzieś nisko w nogę, upada na ziemię, ryjąc twarzą o beton. Widzisz, że skutecznie zatrzymałeś jednego z nich. To jeszcze krzycie? Co ja krzyczę? Nie zbliżajcie się, bo skończycie tak jak on. I ogólnie jeszcze patrzę, tak wychylając trochę, czy oni zwolnili tempa? Czy zaczynają się chować jakoś tak po samochodach, czy... Nie, widzisz, że nie zrobiło to na nich żadnego wrażenia. Biegną wręcz... trochę absurdalnie aż to wygląda z twojej perspektywy teraz, bo mężczyźni w momencie, kiedy zacząłeś oddawać strzały, masz wrażenie, że nie ma po nich żadnej reakcji. To jest trochę tak, jakby zaślepieni czymś, biegli nadal w twoim kierunku. Proszę, oddaj swoją kolejkę. Już Peggy. No cóż, naszym pierwszym planem było jednak ucieczka przez ten płot. Zostawiam, myślę, delikatnie Annę, kładę ją i chcę przejść przez ten płot jako pierwsza. Będę odbierać pozostałych. Rozumiem, że rzucam na zręczność.
Tak, poprosiłbym cię na zręczność, chyba że masz coś w stylu climb albo... Poczekaj, bo to powinien być climb albo jump, więc wybierz jedną z tych umiejętności, z którą ci lepiej. Jeśli nie posiadasz jednej z nich, to rzucimy na połowę zręczność. W zasadzie. I to się ma tak samo, więc pierwszy lepszy. No niestety, wydaje mi się, że gdzieś mi się sukienka zahaczyła tym razem o metalowe pręty. I, może ale mimo wszystko Peggy stara się zrobić to tym razem lepiej. Przypomnij, jak się forsuje? Rzucam drugi raz po prostu? Poczekaj, zanim sforsujesz. Dam ci znać, że to po prostu cię spowalnia. To nie jest tak, że nie przejdziesz przez ten płot. Nieudany test spowalnia cię, jeśli całość okaże się pościgiem, to po prostu tą rundę zmarnujesz na wspinanie się, nie będziesz mogła odbierać od razu. Forsowanie działa tak, że ja ci powiem, jakie są konsekwencje, jeśli ponownie rzucisz i ci nie wyjdzie. Konsekwencje będą poważniejsze. No i musisz mi powiedzieć, co robisz inaczej, w jaki sposób chcesz sforsować. Jeśli ci nie wejdzie, zakładam, że po prostu wyrżniesz się albo może nawet nie wyrżniesz, zaplączesz się tak bardzo, że zajmie ci co dodatkową rundę, żeby przejść przez ten płot. Ale Peggy o tym nie wie i ona jest zdeterminowana, żeby jednak przejść przez ten płot i żeby odbierać swoich przyjaciół i pomagać im w przenoszeniu tych ciał, które tam są. Więc rozgląda się. Tutaj były jakieś kubły. Najpierw wejdzie na kubeł i dopiero później przejdzie przez ten płot. No to dajesz. I to był bardzo zły błąd. Pamiętaj, że możesz jeszcze obniżać punktami szczęścia. Masz pulę punktów szczęścia, którą... Peggy, podnosisz, przesuwasz bliżej ten jeden kubeł, kładziesz na nim nogę, po czym okazuje się, że pokrywa nie była równo założona i noga ląduje ci w środku. Druga noga, którą już oparłaś o płot, zahacza sukienka, nadziera się tak wręcz ta sukienka na ten płot i chwilę ci zajmie, żeby uwolnić materiał z tej sztachety. Kliknij drugą zakładeczkę i na dole powinnaś mieć End Turn. Takie dwa skrzyżowane miecze po prawej stronie. I drugą zakładeczkę w VTTT. W sensie jak masz czat, to... Brawo. Joel, co się dzieje? Co robisz? Czy to na pewno ja? To na pewno ty. Okej. Okay. A nie, to jeden z Joeli. Ola Boga. Czemu wszyscy już się nazywają Joel? Co to VTTT? Moja zręczność wynosi 30, a mamy 3 z 30. Ach. To pierwszy jest tag. To teraz tag. To pierwszy tag będzie... Znaliśmy mojego taga. To jest zdecydowanie tag. Dobrze, to mój tag. Heinrich, widzisz, jak padł pierwszy mężczyzna? Rozbił głowę krawężnik przeraźliwie. Drugi obok niego, jakby nie reagując, chwyta sztylet. Nóż, krótki, wygląda na kuchenny. Gdzieś z zapasa, może nawet trochę rzeźnicki. I wbiega w ciebie z szarżą. Dobrze, to będę próbował unikać. Dobrze kojarzę, to jest wtedy jakiś test przeciwstawny? Tak. Komu pójdzie gorzej? Możesz rzucać na dodge. No ja mam sukces. Nice. Ja też mam sukces. Ty unikasz, więc tak. A nie paru, nie kontratakujesz, więc wygrywasz. Jest. Widzisz, jak mężczyzna wbiega i bez najmniejszego zawahania próbuje dźgnąć ci nisko, celując w twoje organy. On ewidentnie chce cię zabić.
Nie wasza sprawa. Wypierdalać z naszego miasta i pcha. Ale ty unikasz. A zobaczymy, kto wypierdoli stąd. Kolejny z mężczyzn podbiega do ciebie. W ręku ma... A to nie jest ten, który nie żyje? Przepraszam, się wtrącam. To jest ten, co nie żyje. Tak, to jest ten, co leży. Kurwa, no tak mi ich tu... Tak, ale rzeczywiście ma status leżącego. W takim razie nic. To on dalej krwawi na chodnik. Shane, co robisz, Shane? No, Shane jakby kontynuuje, nie wiem, czy ciągnąc, czy niosąc Johna, jakby kieruje się w stronę płotu, już wzrokiem szukając miejsca, w którym byłaby szansa przejść albo ominąć go, może gdzieś jest jakaś wyrwa, dziura, jakby, no bo nie sądzi, że był w stanie przez realny płot przerzucić go, a no widzi, że Peggy się tam siłuje tak naprawdę z przeskoczeniem. Okej, próbujesz pomóc Johna. W miarę bezpiecznie, rozumiem, chcesz to zrobić. Tak, dlatego też wzrokiem szukam najpierw, idąc tam, ciągnąc Johna, bądź go niosąc, jakoś tak pewnie pół na pół, wzrokiem szuka, czy nie ma gdzieś pęknięć w płocie, nie ma gdzieś może przy którymś słupku jakiegoś, bo to jest, jak rozumiem, siatka jakaś, czy taki płot? To jest taki sztachetowy płot. No zobaczyć, czy gdzieś nie brakuje sztachety, wiesz, albo nie są już takie podłamane, że można było rzeczywiście po prostu przejść tak naprawdę, zamiast przerzucać, przenosząc górą, nie? Okej, okay. To poproszę cię o test spot hidden. Dwa sukcesy, wspaniale. Wiesz co, jest spora szansa, że jakieś dzieciaki przebiegały tędy dosyć często. Za jednym z koszy przesuwasz go dosyć energicznie i widzisz, że od dołu wyrwane są dwie sztachety, tak w połowie złamane. No to jak najbardziej będę się kierował, żeby... Tutaj jest! Tu sam możesz mieć problem się przecisnąć, ale leżący John... W sensie dasz radę, jeśli ciało przejdzie jedno, to i drugie, ale razem z nim nie przejdziesz, o to mi chodzi. Ja, nie, jasne, dlatego właśnie, żeby ktoś przeszedł pod właśnie szczerze, niech ktoś przejdzie na drugą stronę, żeby go pociągnąć. Jakby no... Idź! Reszta. No to jak Joel krzyczy, idź, no to ja idę pierwszy. Ale to zakładam, przejście przez płot jest pewną akcją, więc dobra, i twoje odnalezienie też było akcją. Okay. Więc przejdziemy dalej. Szczypior Tug. Hello, Mr. Szczypior. Mężczyzna, widząc co się dzieje, będzie ci chciał minąć Heinrich i wbiec do alei. On ci omija, sprintem wbiega do alei. I najbliżej, wydaje mi się, że najbliżej wejścia dalej będzie Joel, który jeszcze nie reagował. I wpadnie w Joela. Joel, on chce cię obalić i zatrzymać w tym miejscu. Ja jestem duży. Niech próbuje. Nie jestem najlepszy. Ale może okazać się, że ty jesteś w Brawlu jeszcze gorszy, więc też rzuć proszę... Chyba, że chcesz go po prostu uniknąć. Wolałbym na pewno. No to unikaj. To będzie dodge gdzieś w kombacie? Jak podstawowych jest? Być w skillach. Podstawowych. Dodge. Jeśli nie masz rozwiniętego, jest to połowa zręczności. Czyli w twoim przypadku będzie to 15. Blisko. Unikałeś i nie weszło wam obu. Jemu chyba nawet nie weszło dużo gorzej. Nie będzie. Unikasz mężczyzny. Mężczyzna wbiega i z impetem próbuje cię uderzyć, wpadając w ciebie, po czym odsuwasz się, chwytasz go za koszulę i stoicie w pewnym zwarciu. Teraz następny. Mężczyzna zza furgonetki wychyla się, by obejrzeć sytuację. Staje jak wryt i zaczyna szukać czegoś w kokpicie swojego auta.
na tym zakończymy jego rundę. A prawdziwy Joel Phipps co robi? Prawdziwy Joel Phipps właśnie doznaje takiego pulsu w czaszce, który nakazuje mu zareagować instynktownie, tak jak na scenie, tak jak ćwiczył. Chce bardzo w aktorski sposób spróbować ześlizgnąć ciało Anny z siebie, tak by nie wyrządzić, rządzić jej szkody, dobyć szpady i zaatakować. Nie wiem, czy będzie to wykonalne lub czy zażądasz dodatkowego rzutu jeszcze. Wiesz co, nie, będzie to wykonalne, ale chciałbym, żebyś rzut na atak wykonał z utrudnieniem, w sensie z dodatkową kością karną. W walce nie ma forsowania, prawda? W walce nie ma forsowania. No to nie, ale ją zawsze ale może być ciut gorzej. Ale są punkty szczęścia, pamiętaj. Pamiętaj, są punkty szczęścia. Są punkty szczęścia. No właśnie. Chcesz skorzystać ze swoich punktów szczęścia? Mam ich ile? Bo przepraszam. 42 chyba? Ach, te punkty szczęścia. Nie. No dobra, ja rzucę na unik. 52. Jemu też nie weszło, ale unikający zawsze zwycięża. Jeśli by próbował kontratakować, to wtedy atakujący jest zwycięzcą. Jasne. Okej. Joel, zsuwasz z siebie Annę. Wyciągasz szpadę. Zakładam, że to taka szpada ukryta w laseczce, chociaż mogę się mylić. Może paradowałeś dotychczas z mieczem i nikt o tym nie wiedział. Ale zakładam, że jest to po prostu taka ukryta, elegancka szpada. Ja się szykuję do roli. Nie wiem. To jak uważasz? Co to roli pirata. Hangar. To tak. Cały czas chodził ze sztywną nogą, trzymał ją w nogawce. Co jak policja nas nie zatrzymywała, to jakby... Wyciągasz szpadę. Próbujesz dźgnąć mężczyznę, ale osuwające się ciało przez moment ucieka gdzieś nie tak, jakbyś chciał i zmienia trajektorię twojego uderzenia. Szybki atak... ale mężczyzna uskakuje odpowiednio w momencie, kiedy ty tracisz czujność. I ostatni mężczyzna próbuje wbiec i zaatakować Heinricha. Widzi, że Heinrich jest uzbrojony. Wyjął pistolet, strzela do jego kolegi. Będzie go z wściekłością atakował. Dobrze, to ja unikam. Mężczyzna wpada w ciebie masą całego ciała. I trafia. Jak wydam punkty szczęścia? To będzie unik i nie zostaniesz trafiony. Tak jest. To wydam 7 punktów szczęścia, aby zmienić to w sukces. Okej. W takim razie widzisz, jak mężczyzna próbuje w ciebie wbiec. Celuje nisko, w nogi, ewidentnie chce cię obalić. Drugi mężczyzna, który wcześniej biegł w ciebie z nożem, jest zaraz przy tobie. Obracasz się delikatnie spod pierwszego gościa i jeden wpada w drugiego zamiast w ciebie. Na razie górujesz w tym pojedynku, ale widzisz, że mężczyźni zyskują przewagę liczebną. Twoja kolejka. Czas to zmienić. Mistrzu gry, czy mogę oddać strzał z pistoletu, że tak powiem, z bliska, bezpośredniego? Czy to jest możliwe? W walce wręcz będziesz miał, wydaje mi się, że kość karna jest za... To nie jest z przyłożenia, ale to jest w walce wręcz, więc możesz oddać, tylko będziesz miał kość karną. I druga rzecz, w walce wręcz, korzystając z broni palnej, przeciwnik może unikać. Rozumiem. A czy mógłbym w takim razie zrobić parę kroków w tył, jako że oni wpadli na siebie, to mam okazję zrobić ruch i potem oddać strzał? My to. Dobrze ci szło. Wykorzystajmy to fabularnie. Zobaczmy, jak ci pójdzie.
Dobra, robię dwa kroki w tył i no, ten z nożem jest ewidentnie bardziej groźny. I tym razem oddam trzy strzały prosto w niego. No dawaj. I to jest trafienie za 5 obrażeń. Drugi strzał utrudniony. To jest pudło, ale wydam 10, nie, to musiałbym wydać. Czemu się mu teraz wydać? Czemu mi obniżyło 10 moją umiejętność? Tak powinno działać? Nie wiem, czemu ci obniżyło o 10. Bo normalnie mam 70. Tak samo pierwszy. A, przepraszam, tak, bo mam 60. Źle patrzę, ślepy jestem. Okej. Okay. Chciałbym wydać 20 punktów szczęścia. Wydam. To doja masz 70. Tak, 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 źle patrzę. Przepraszam, wydaję 20 punktów szczęścia, aby to był hit. Za jeszcze 3, czyli to jest łącznie 8. No. I oddam jeszcze trzeci, bo ja nie patrzę, czy on pada, czy nie pada. Leci trzeci strzał. No nie. W niego nie trafiłem, ale może trafiłem w tego obok wtedy. To byłoby niezłe szczęście. 5 mówisz? Okej. Okay. I 3, łącznie 8. Ja bym rzucił na to szczęście. Mogę sprawdzić. Widzisz, że trafię... masz... Przechodnia. No to rzuć na szczęście. Zobaczymy. Proszę bardzo. Kurde, jak blisko. O, 6 nie weszło. Widzisz, że mężczyzna utrzymał się na nogach, jest ciężko ranny, dostał, myślę, że odruchowo, tak nauczony, żeby spowolnić przeciwnika, który próbuje cię dopaść w walce wręcz, strzelasz gdzieś nisko. Zadajesz mu jeden strzał, drugi strzał, oba udaranne i mężczyzna mimo to ustaje na nogach i widzisz, że zagryza zęby. Jest wściekły, warczy na ciebie jak dzikie zwierzę i razem z, trzymając ten nóż w ręku, podpiera się o kolegę i będzie na ciebie szarżował. Peggy, odejdźcie stąd, to przeżyjecie. A Peggy utknęła na płocie. Ja rozumiem, że robię po prostu end turn, nie? Więc za wiele nie możesz zrobić. Możesz i krzyczeć. Strzelaj do góry nogami z płotu. Możesz krzyczeć. Chociaż... Mogę? Możesz krzyczeć i strzelać, ale strzelać, jeśli będziesz strzelać, to nie zejdziesz w następnej turze z płotu. No nie, no nie będę całą walkę na płocie, no bez jaj. Dobra, to w takim razie... Nie, po prostu przechodzę, nie krzyczę. Możesz liczyć na to, że szarpnięcie broni się zerwie. Nie, po prostu przechodzę. Okej, okay, to przechodzisz. No, mój ulubieniec. Mężczyzna z nożem. Zawarczał na ciebie jak dzikie zwierzę i atakuje. Ja mam trudny sukces. A nie, nie mam trudnego sukcesu, gówno. Nie mam sukcesu w ogóle. Ty masz trudny sukces. Ja mam 2 sukcesy. Jest. Na połowę zdałem. Widzisz, że mężczyzna stawia pewnie krok przed siebie. I jeden, drugi, i w którymś momencie ta ranna noga odmawia mu delikatnie posłuszeństwa. I kiedy miał cię ciąć, oddaje 2 cięcia prosto w powietrze, warcząc z bólu i wściekłości w twoim kierunku. To was nasłał. Dla kogo pracujecie? Ten gryzie beton. Shane. No Shane, tak, no widzi, że Peggy próbuje przejść przez ten płot. Joe został zatrzymany, no sam nie prze... Johna.
Znowu jakby ci puszczało przycisk czasami. Okej, dobra. Więc Shane tutaj no podbiegnie do Joela. No on w walce nie jest zbyt dobry, że on spróbuje go jakoś rozproszyć, w sensie dać w jakiś sposób przewagę Joelowi, żeby ten mógł jakoś lepiej później zareagować. Więc dobiega do tego mężczyzny, zaczyna go jakoś szarpać, bardziej w tą stronę. Nie to, żeby chciał mu zrobić krzywdę, tylko bardziej właśnie pomóc Joelowi w jakiś sposób. Dobrze, zastanawiam się, na co mógłbyś rzucić. Jeśli ci wejdzie, to po prostu dasz kość premiową do następnej akcji Joela. Tylko zastanawiam się, na co możesz rzucić, na oszustwo, możesz rzucić na brawl. No niestety ogólnie to są nic dla mnie, no dobra, rzucę tego brawla, jakby why not, bo mężczyzna nie ma nic w rękach. Mężczyzna, który atakuje Joela, nie ma nic w rękach. Mam jeszcze state of hand. Mógłbym jakoś, nie wiem, spodnie spuścić w dół. Dobra, rzucam na brawla. Możesz rzucić na state of hand, jeśli chcesz. Brawl mi wszedł, panie, nie trzeba. No i o, atakuję go, ale niefortunnie trafiam go ręką w twarz, nie chciałem. No ale deklarowałeś, tak, że po prostu tak, chcesz mu pomóc, więc... Tak. Więc dobrze. W takim razie, Shane, podbiegasz do mężczyzny... Łapiesz go za marynarkę z tyłu pewnie, albo za szelki, bo faceta raczej nie ma marynarki, tylko takie szelki na prostej koszuli. Chwytasz go za te szelki i ciągniesz w dół. Mężczyzna się delikatnie pod twoją masą ugina na kolanach i Joel, na kolejną akcję przeciwko temu przeciwnikowi będziesz miał przewagę. Zobaczymy na jaką. Szczypiartug. O, to ten akurat mężczyzna, który teraz bije Joela. Mężczyzna spróbuje cię ponownie zaatakować, Joel. Jeśli ja chcę to ripostować, to wtedy też rzucam na swój miecz? Tak. I w zależności kto ma lepszy sukces, to ten zadaje obrażenia. Chyba tak to działa. Czy w takim przypadku miałby już tutaj ułatwienie na ten atak? Na tą ripostę? Mhm, miałby. Ale widzisz, że mężczyzna w momencie, kiedy Shane się na nim uwiesza, ty, Joel, sięgasz po szpadę i próbujesz go dźgnąć, on trochę traci rezon, ale nie całkowicie. Sięga za pazuchę z przodu i teraz dostrzegasz broń w jego dłoni. On odda strzał. Wciąż możesz parować, bo to jest walka wręcz, więc możesz mu po prostu spróbować przeszkodzić. Znaczy, to nie jest parowanie, to jest po prostu forma uniku, w której będziesz go kontratakował, a ja będę strzelał z kością karną. Czyli po prostu rzucam sobie na short fighting. O, tak, masz kość premiową, pamiętaj. Masz kość premiową. Mi weszło. Ja mam jeden sukces. No ja też. Ty masz też jeden sukces. Ale ty wygrywasz. I to jest niestety za mało, żebyś wygrał, bo postanowiłeś kontratakować. Więc mężczyzna na cię trafi. Okej. Okay. To jest tylko dwa z tego, co widzę, bo rzuciłem dwa razy przypadkiem z jakiegoś powodu. Otrzymujesz dwa obrażenia. Mężczyzna wyciąga broń i oddaje strzał prawie na ślepo, gdzieś z boku. Bang. Słychać huk po raz kolejny. Jesteś ranny, Joelu. Czujesz, jak gdzieś pod twoją koszulą sączy się ciepła krew. To chyba tylko draśnięcie, ale fajnie by było, jakby Shane na to spojrzał. Mężczyzna przy furgonetce, który czegoś poszukiwał,
wydaje się znużony, w sensie jakby stracił swój cel, jakby nie odnalazł tego, co szukał, trzaska drzwiami, wstaje i wybiega w stronę Heinricha. Heinrich, to już jest trzecia osoba, tylko ten podchodzi ci od tyłu. I oni mają przewagę liczebną. Ja będę naliczał mu kość premiową. On wpada w ciebie. Ja próbuję unikać tego. Co tam? Wydam punkt szczęścia. 10. Żeby mieć sukces. Wszyscy, którzy możecie widzieć, może zwłaszcza Peggy, która szamocze się na płocie, dostrzegasz na końcu alejki, jak Heinrich, przypierany do muru, walczy aktualnie już z trzema napastnikami. Strzał za strzałem. Do pewnego momentu wygrywał. Ale jak to potoczy się dalej, się okaże. Prawdziwy Joelu, zostałeś ranny, postrzelony, draśnięty. Twoja, myślę, że biała koszula i czysty garnitur już się do niczego nie będą pewnie nadawać. Cóż, chciałbym odwdzięczyć się mojemu napastnikowi. Rzeczywistość coraz boleśniej do mnie dociera. Czy to będzie już bez pomocy Shayna? Wykorzystałeś pomoc Shayna, okay. Prawda? Mhm. Ja miałem zginąć pierwszy. Wow. Wow. O, Joelu! It's up all night to get lucky. Zobaczymy, może ja też wyrzucę jakiś pech. Przebij to. No, może być ciężko. Wiesz co, no nie weszło mi, ale i tak nie weszło mi lepiej od ciebie. Chciałbym, żebyś rzucił obrażenia. Don't do this. Rip. Kliknij na czacie. Anna ześlizgnęła się tak, jak chciałeś. Mężczyzna przed tobą, trzymany przez Shayna, pod naciskiem Shayna, ugina się na kolanach, padając przed tobą. Wysokie cięcie, które miało być mordercze dla przeciwnika, trafia Shayna gdzieś na poziomie klatki piersiowej. Shaynie, dostajesz 6 obrażeń. Nie spodziewałeś się, że twój sojusznik wykonaj constitution check, czy nie stracisz przytomności, bo to jest ciężka rana. Utrzymujesz przytomność. Dobrze. Czy to jest... Tak, to jest. Koniec mojej to tury. To jest koniec twojej tury. To miało wejść w niego i miałem iść pomóc Heinrichowi, ale nie wyszło. Trochę. Jeden z mężczyzn stojących przy Heinrichu atakuje Heinricha ponownie. Odsuwa się, puszcza rękę mężczyzny z nożem, porzucając go trochę za sobą. I zbliża się, przypierając cię do muru, próbując uderzyć nisko. No, staram się uniknąć napaści. Ona. No, ja rzuciłem 0-1. Mam sukces. To są obrażenia przebijające, czyli mam jedną pełną wartość plus mój rzut.
Ili plus DB. On ma DB 1D4 dodatkowe, czyli czyli to jest 1D4. Czy? To jest 8 obrażeń. Jeśli dobrze liczę. To jest prawdopodobnie ciężka rana dla ciebie, więc wykonaj sobie Constitution test, czy nie padniesz nieprzytomny. Nie, trzymasz się na nogach. Mężczyzna dobija cię do muru. W tym czasie ten, który podchodził od tyłu, chwyta cię z boku, za szyję, przyciąga i przy tym murze ten drugi podbiega, obniża twoją głowę i kopie cię z kolana, rozbijając, rozkwaszając twój nos, po czym uderza jeszcze dwa razy gdzieś nisko w brzuch. Czujesz ból, plujesz krwią. Ewidentnie trafił w coś ważnego. Teraz ty. Kątem oka widzę, że moi przyjaciele nie robią żadnych postępów, żeby stąd uciec. Z trochę takim warknięciem krzyczę po niemiecku jakieś przekleństwa, po czym spluwam na jednego z napastników krwią i na tego z nożem. Atakuję go, uderzając, starając się uderzyć kolbą pistoletu. No, korzystając z pistoletu jako jakiejś broni improwizowanej, żeby zwiększyć impet uderzenia. No dawaj. Mam sukces. Rozumiem, że tego z nożem celujesz, tego najbardziej rannego. Tak, jak najbardziej. Dobra, niech znajdę tego z nożem, bo wszyscy wyglądają tak samo. Siup, dodge, unik, siup. Mi się nie udało. O jeden, szkoda, że nie mam szczęścia. Ale trafiasz. Dam ci za broń improwizowaną 1D3. Jeśli masz jakiś bonus budowy ciała, to sobie po prostu go dolicz do tego 1D3. 1D3? Czekaj, to muszę napisać to ręcznie. Jak się robiło ręcznie? C1 plus D4 z bonusu. I C1, czyli 2. I 2. Widzisz, że mężczyzna dalej stoi. Trafiłeś go. Widzisz, że on jest już naprawdę, naprawdę blisko, by stracić. Normalnie człowiek przy takich obrażeniach już dawno straciłby przytomność. Ale ty masz wrażenie, że coś jest z nimi delikatnie nie halo. Nie boją się. Warczą. Atakują was zajadle. Mają gdzieś swoje życie. Nie widziałeś takich ludzi nawet na wojnie. Trochę może to wzbudzać twój strach, a może nie. Może widziałeś, jak co narkotyki potrafią zrobić z ludźmi. To już zostawiam do oceny Heinricha. Dobrze. Następna jest Peggy Frost. I uwalniasz się. W końcu. Jestem po drugiej stronie, z tego co rozumiem. Tak jest. Fantastycznie. Słyszę te wszystkie strzały, słyszę prawdopodobnie też krzyki bólu, jak moi towarzysze dostają rany. Jedna, druga, kolejne. Co tu więcej robić? Biegnę przed siebie i krzyczę: pomocy! Pomocy! Proszę, niech ktoś pomoże! Strzelają! Okej, wybiegasz przed siebie, szukając jakiejś główniejszej drogi, szukając pomocy. Myślę, na co można rzucić krzyczenie. Domyślam się, że gdzieś tutaj są jakieś sklepy, więc zaglądam jeden do drugiego. Wiesz co? Wiesz, na co chciałbym, żebyś rzuciła? Chciałbym, żebyś rzuciła na laka. Dobra. Jakie masz szczęście w tej sytuacji? Myślę, że to jest dobre.
Jakieś mam. Widzisz poruszenie. Na razie niewiele więcej ci to da, ale widzisz, że gdzieś zbierają się to tu, to tam, gdzieś w oknie pojawiają się kolejni ludzie, zaczynają na ciebie reagować, ktoś zaczyna dobiegać do drzwi. Na razie zostaniemy przy tym, bo to jest Dobra. Tylko jeden ruch jakby, ale widzisz, że zwróciłeś uwagę ludzi wokół siebie. Ja przy okazji oczywiście pokazuję, w którą stronę, żeby już tam w tamtym kierunku biegli. Zresztą potwierdzają moje słowa uprzednie strzały. Okej, to teraz będę ja. Proszę, Peggy, oddaj rundę. Tuk z nożem, panie Tuk z nożem. Co pan masz? Pan Tuk z nożem. To panu Tugowi z nożem zostało. Uderzyłeś go. Widziałeś, jak kolba wybija mu dwa zęby. Mężczyzna wypluje, tak jak ty wyplułeś wcześniej krew na niego i na jego kompanów. Tak on wypluł te dwa zęby w twoim kierunku, cedząc z uśmiechem. To i tak nie ma żadnego znaczenia. Mogliście po prostu oddać nam te ciała. I tym nożem próbujecie dźgnąć. Zapłacicie za to, co zrobiliście. A, idę już. Na twardo, paruję. No to dawaj. No nie, mam sukces. Musiałbyś mieć trudny, żeby go sparować, no, bo on też ma sukces. Wiem. No nie mam tyle szczęścia, żeby obniżyć. No okej. Okay. Cztery obrażenia. Nie żyje. Pozostali. Widzicie, jak Heinrich po raz kolejny zalewa się krwią. Jakiś gulgoczący dźwięk gdzieś z wnętrza. Osuwa się. A mężczyźni zwracają się w waszym kierunku. Rysiu, ty natomiast, mimo że przez moment czułeś zimno ostrza, to czujesz ciepło. I masz wrażenie, że przez moment dostrzegasz, jak John i Anna wstają. Jak Anna oczekuje na niego gdzieś kawałek dalej, a on po prostu wstaje i idzie w jej kierunku. Ale to widzisz tylko ty. Gruby Tug obróci się w kierunku Joela. Mężczyzna chwyci pałkę i spróbuje cię zaatakować. Spróbuję sparować. Sparowany. Sparowałeś, to rzuć obrażenia. Sześć obrażeń, okej. Czekaj, nie, ten leżał, czyli to nie był ten. To uznajmy, że to był ten, który wcześniej cię zaatakował, czyli którego wcześniej ty próbowałeś zaatakować, bo ten cały czas mi tu robi złe rzeczy. Widzisz, że mężczyzna jest ciężko ranny, ale stoi dalej. Jak ja mogę go tu... Remove combatant, o. Po prostu wyjmę go z walki.
W sensie, czy ten, którego ja trzymałem, on jakoś w ten sposób padł? On dostał właśnie, został dźgnięty przez... Ale trzyma się dalej, jakby w sensie stoi dalej. Stoi, stoi. No to Shane, widząc to, trochę w sumie nie wierząc w to, co się dzieje i może gdyby miał chwilę zastanowienia się, to prawdopodobnie puściłby go i zaczął uciekać, bo to jest kompletnie nierealne. Taka sytuacja, ale widzi przed plecy mężczyzny, a przed nimi Joela, ten mężczyzna ma pistolet, więc Shane, no, jedyne co może zrobić, spróbuje zabrać ten pistolet ten mężczyźnie po prostu. Chciałbym sięgnąć dłonią i próbować albo mu wytrącić, albo zablokować ten pistolet. Chciałbym do tego slide of hand użyć, żeby mógł go po prostu w jakiś sposób. Okej. To spróbujmy to rozwiązać jakimś przeciwstawnym testem, to oczywiste, aczkolwiek myślę, czego mógłby to być test. Najprawdopodobniej byłby to... Spróbujmy zrobić przeciwstawny test Millie Brawl. Oboje mamy to samo, obu nam kiepsko wychodzi, więc po prostu się szarpiecie. Jest taki trochę impas w tym wszystkim. Nie udaje ci się wyrwać mu broni, a jemu się nie udaje uwolnić. On, jako że ja już wykorzystałem jego akcję wcześniej przez przypadek, więc teraz twoje szarpanie się z nim nie pozwala mu zareagować. Mężczyzna, który stał, chwytał, trzymał Heinricha od tyłu. Widzicie, jak go odciąga teraz. Ci, którzy mogą widzieć, widzą, że odciąga Heinricha w kierunku furgonetki. Joel, co robisz? Atakuję szczypiora. To wchodzi. To był szczypior? Szczypior dostał za ile? Ja już się zgubiłem. Jezu, kurwa, złe rzeczy złym ludziom odpisuję. Nieważne. Szczypior wcześniej za 6. Za 6 dostał, no właśnie. Nie wywracaj się, bo się nie wywróciłeś, bo miałeś dobry test. Dobra. Atakujesz szczypiora, szczypior spróbuje uniknąć. Szczypior nie uniknął. To rzuć na obrażenia, Joelu. 3. Widzisz, że mężczyzna nadal stoi. Bardzo się miota, ale stoi. Szarpie się z tobą i jednocześnie też z Shane'em. Atakujesz go, delikatnie podcinasz mu rękę, ale zaraz ją cofa, więc nic poważnego się nie wydarzy. Mogę jakiś ruch jeszcze wykonać? Przejść tym... Nie wiem, od tej dolnej kratce. Nie, wiem, Shane krzyczał. Wiesz. No możesz spróbować się ewakuować. Słyszycie kroki nadbiegających kolejnych ludzi. Słyszycie krzyki nadbiegające z kierunku, z którego przyjechała furgonetka, ale też od strony, skąd była Peggy. Macie wrażenie, że za chwilę będzie tu jeszcze więcej ludzi. Moje pytanie jest bardziej ogólne. Czy chcecie tu zostać, czy chcecie stąd uciekać? Co robi Joel w takiej sytuacji? Chciałeś przedostać się przez dziurę. Joel jest mocno rozrywany. Teraz z jednej strony patrzy na dziurę, z drugiej widzi Heinricha wciąganego do auta i chciałby temu zapobiec. Słyszysz mężczyzn biegnących od strony ulicy, krzyczących: mają naszych!
Nie może tak być. I tak nic im nie będzie. Ale ciała trzeba odzyskać. No to gramolę się do Peggy. Chcę jeszcze może po drugiej stronie pomóc. Jeśli jest to wykonalne, bo to jest kratka, czy to jest murek? To był murek. To był płotek. Taki sztachetowy płotek. Przejść i w miarę możliwości pomóc Shane'owi, jeśli będzie się też przyciskał. Okej. Okay. Pamiętajcie, że... Okej. Okay. Przyciskasz się. Shane, zostajesz sam z tym mężczyzną, czy biegniesz za Joelem? Znaczy, Shane jest ogólnie ranny, więc nie wiem, czy on jest w stanie tam pobiec tak po prostu. Miałeś udany test Constitution, prawda? Tak. To jesteś w stanie. No to tak, no jeżeli Shane w sumie został dla Joela, więc jakby trochę pod wpływem adrenaliny, więc tak, to zaczyna uciekać. W takim razie, jeżeli Joel się wycofuje, to jeszcze odpycha tego mężczyznę, żeby tak jakby zgubił równowagę, żeby nie mógł się po prostu odwrócić na nas, no i zaczyna biec do tyłu, do płotu. Wybiegacie przez płotek. Widzicie, jak mężczyźni... Chwilę potem robi się jeszcze bardziej biało. Mężczyźni w białych spodniach przypominających ogrodniczki wbiegają wręcz, wlewają się do alejki. Przypominających ogrodniczki, tak. Wlewają się do alejki. Chwytają za nogi Johna. Chwytają za nogi Annę. Wrzucają ich na furgonetkę i odjeżdżają w kierunku, który wydaje wam się kierunkiem fabryki bądź mleczarni Younglinga. Wy wybiegacie na ulicę. Szybko biegają was lokalni ludzie, których wywołała Peggy. Próbują udzielić wam wszelakiej możliwej pomocy. Kilku mężczyzn wbiega do alejki, z której wybiegliście, lecz rozlegają się kolejne strzały. Tym razem od razu. Jeden z mężczyzn, wydaje się, że mężczyzna z rzeźnika, zostaje postrzelony w ramię i wycofuje się. Zostaje tylko czekać ewentualnie na policję. Co wy robicie? Peggy, w samochodzie jest moja torba. Shane, ty jesteś ranny. Podaję jej kluczyki, przynieś moją torbę. Biegnę po nią. Pewnie z drżącymi rękoma będę otwierała drzwi do samochodu. I trochę to zajmie, ale pewnie mi się uda. Shane siada gdzieś jakby, no jest oczywiście poważnie ranny, więc... Kiedy wracam, krzyczę, gdzie jest Henryś? Zabrali go. Jak to zabrali go? Nie wiem, nie widziałem więcej. Patrzę na Joela. On zrzucił szpadę, klęczy teraz z głową na bruku, waląc jednocześnie w jego pięścią. A Shane rzeczywiście, jeżeli dostaje swoją torbę, no to wyszukuje jakieś bandaży, no i próbuje zatamować w siebie jakieś krwawienie. Rzuć sobie na pierwszą pomoc. Starając w sumie też przestać myśleć o tym, co się stało i skupić na tym, co potrafi po prostu. Przywróć sobie proszę... Chyba jeden punkt zdrowia możesz sobie przywrócić w ten sposób, z tego co pamiętam, bo jesteś ciężko ranny. Okej. Okay. I następnie, jak tylko będę w stanie, to będę chciał spojrzeć na towarzyszy. A wy? Jak wy się trzymacie? Joel, ty też chyba dostałeś, widziałem. Chodź tu. Spokój. Chodź tu, powiedziałem. Daje się bezwiednie opatrzyć. Joel, spokojnie. Znajdziemy go. Znajdziemy Henrysia. Czyli na niego, na Joela też rzucam pierwszą pomoc? Na niego też możesz rzucić pierwszą pomoc, ale zrobimy sobie chwilę przerwy. Zlakuje to oczywiście.
W sensie forsujesz, tak? Czy obniżasz? Nie, lak. Okay. Jeden lak mam ich tylko zrobić. Dobra, zaraz sprawdzę dokładnie, bo nie... Ty też jesteś ciężko ranny, Joel, czy... Nie jesteś ciężko ranny. To muszę sprawdzić, ile mu przywracasz w podręczniku. A ile i tak idziemy na przerwę, więc... Do zobaczenia po przerwie! I wróciliśmy po przerwie. Niby w mniejszym składzie, ale w sumie takim samym, bo mamy ducha z nami. Także pozostali. Liżą rany. A, Shane ci uleczył Joelu 3 zdrowia, jakby. Tak. Siedzicie na krawężniku. Właśnie ktoś zabrał Heinricha. Dziwna biała furgonetka, znaczy dziwna. Mleczarka odjechała w kierunku obrzeży miasta, w kierunku fabryki Junglinga. Mężczyźni też wyglądali na pracowników w tych swoich białych ogrodniczkach. A co dalej zrobicie wy, to już pozostawiam wam. Joel, mówię ci, uda nam się go ocalić najpierw. Musimy zdobyć amulety. Bez nich go nie odzyskamy. Shane, widziałeś, co się stało wcześniej. To wszystko jest ze sobą połączone. Jak Shane skończył opatrywać siebie i Joela, to po prostu stracił automatycznie motywację do czegokolwiek. I tak siedzi z tą prawdopodobnie torbą między nogami, grzebie w niej i w sumie chyba nie za bardzo się odzywa, próbuje się jakoś pozbierać, ale jest obolały, zmęczony i próbuje sobie poukładać w sumie to, co się przed chwilą stało. Może to był sen, może to się wszystko wydawało, no ale ma ranę. Tam w sumie rana jest od szabli Joela, więc jakby ona jest fizycznie tutaj. Może to, co było tam, jakby w ogóle tego nie było. Słyszycie, że gdzieś z oddali nadjeżdża radiowóz. Brzmi jakby to był jeden radiowóz. Trochę śmieszne po takiej strzelaninie. Powoli się zbliża. Jeśli zatrzyma was teraz policja, spędzicie wiele kolejnych godzin na przesłuchaniach, rozmowach. Czy chcecie zostać i rozmawiać z policją? Chodźcie szybciej. Im szybciej to załatwimy, tym szybciej będziemy mogli pomóc Heinrichowi. Ale gdzie? Gdzie ty chcesz iść? No jak to? Gdzie zdobyć te pieprzone antracyty? Chodź, nie chce mi się gadać teraz z policją. Chodźmy do samochodu. Jakaś kobieta, bo tu jest trochę ludzi, w sensie zebranych wokół was i wokół tego miejsca. Jakaś kobieta, ale to policja już jedzie. Gdzie państwo idą? Jest co ja mam powiedzieć? Ranny, no do przechodni, do szpitala. Idziemy. Rzuć se na gadaninę, przekonywanie. Czarma. Persuade. Możesz rzucić z kością tą taką dodatkową, bo rzeczywiście jesteś ranny. Trzeba to tak bardziej rzuca, tak na odchodnego, bardziej, żeby dała mu spokój. Nawet nie to, że chcę ją okłamać, tylko po prostu jakby odczep się. Aha. No tak. To powiem, że pojechaliście do doktora Elijah. Dobrze. Wsiadacie do auta, chociaż nie, to Heinrich miał klucze. Rzucił mi. Rzucił ci? I ja dałem Peggy, no bo wyciągnęła to. A Peggy okay. Na pewno oddała, bo Peggy nie prowadzi. W takim razie docieracie do własnego auta. Kto prowadzi? Dajcie klucze. Joel siada za kierownicą. Shane pewnie siada z przodu, Peggy z tyłu. Siedzicie chwilę w ciszy, po czym Joel odpala auto. Gdzie jedziecie?
Gdzie chcesz jechać, Peggy? Po te kamienie. Do kopalni. Bez sensu to wszystko. Wiem. To tylko tak się wydaje. Ale to wszystko jest ze sobą jakoś połączone. Ja jestem pewna. Jesteśmy o krok od wielkiego odkrycia. Henryk do nich strzelał. Oni mieli to w dupie, nie reagowali. Jednego chyba nawet zastrzelił. Czy na pewno zastrzelił? Anna i John niby też nie żyją. A jednak... Ile raz jeszcze razy będziemy musieli przeżyć ich śmierć? Otwórz oczy, Shane. To nie jest coś, z czym spotykasz się na co dzień. To jest zupełnie coś innego. W końcu będziemy mogli doznać czegoś więcej. Czego więcej? Kolejny raz widzieć śmierć przyjaciół? Nie. Oni nie umarli. Oni są. Ja prawie ich miałam, kiedy tylko kładłam ten antracyt na Annie. Ja wiem, że ich znajdziemy. Shane jest mocno zrezygnowany i przestał się odzywać. Podjeżdżacie pod budynek. Wygląda na dosyć stary, zniszczony, ale wciąż... Jeśli byłby to człowiek, to byłby pełen wigoru. Ze środka słychać mnóstwo dźwięków, od łupania, uderzania, po dźwięki maszyn, ludzi, hałasy, nawet chyba akurat dźwięk dzwonka zmiany. Budynek jest wysoki. Posiada wiele zewnętrznych metalowych klatek schodowych, wjazd kolejki, małą zajezdnię, a z przodu wejście bardziej ogólne. Dla interesantów. To śmieszne, ale może jednak byśmy się chociaż przebrali, bo przed chwilą mam wrażenie, to byli ci mężczyźni, mieli koszule brudne od węgla. Może chociaż się przebierzemy, nie chcę paradować w ubraniu zbudzonym krwią. Chcesz wracać do hostelu teraz? Zaraz tu obrócimy. Jeśli chcieliście się przebrać, mogliście zrobić to po drodze. Chciałbym trochę przyspieszyć narrację, jasne, bo chciałbym dzisiaj zamknąć tak przygodę. Jasne. No okej, okay, no to rzeczywiście mogliśmy zajechać po to, żeby się przebrać, jeżeli nikt tam nie przeszkadzał oczywiście. Nikt wam nie przeszkadzał. Przebraliście się, zajechaliście do kopalni. Budynek, no jak opisałem, jest wejście. Wydaje się, że można wejść, zapukać, chociaż to dziwne. No ale śmiało. Róbcie, co uważacie. No to jaki mamy plan? Co, po prostu wejdziemy, poprosimy o 3 kawałki antracytu? Nie. Poprosimy o 6 kawałków antracytu. Nie zapominaj o Henrysiu, Annie i Johnie. Potrzebujemy ich. To nie skończy się dobrze. Shane otwiera bagażnik i wyciąga z niego długie zawiniątko, rozpierając się na nim jak na lasce. Co wy? Co robicie? Czy chcecie się rozejrzeć, czy chcecie poszukać jakiegoś pracownika? Kręci się tu trochę ludzi z zewnątrz. W końcu jest płot, dziedziniec, dopiero za płotem zaczyna się budynek. Są też wagoniki, w których prawdopodobnie wożony jest antracyt, więc... Czemu nie? Można zajrzeć do tych wagoników. Podchodzisz do któregoś z nich? Jeżeli nikt tam się nie kręci. Jak najbardziej.
Jeśli nie chcesz zwracać uwagi przebywających tu ludzi, to chciałbym jednak, żebyś rzuciła na jakieś takie skradanko delikatne, podchodząc do tych wagoników. W innym wypadku na pewno zwrócisz uwagę. Jasne. Oba wypadki mi nie przeszkadzają, ale spróbujmy sobie rzucić w takim razie na skradanko. Dostrzegają. Przepraszam, a pani to się zgubiła? Nie, chciałam zobaczyć, co państwo tutaj mają w tych wagonach. Słyszałam, że tutaj są fantastyczne kopalnie antracytu. Widzisz mężczyznę? Ma koszulkę, właściwie samą podkoszulkę. Zawinięte takie... To nie są takie spodnie, jak mieli tamci ludzie. To są wciąż spodnie na szelkach, ale są zawinięte w pasie, opuszczone szelki do kolan. Szeroki wąs zasłaniający górną wargę, dosyć duże oczy, łysiejący koło 45-50 lat. Ta kopalnię tu mamy, nie? No to antracyt też mamy, no. No a? Bardzo sławna jest ta kopalnia. Ja nigdy nie widziałam antracytu, wie pan? Chciałam właśnie zobaczyć, miałam nadzieję, że właśnie tutaj zobaczę. No to taki ten jest antracyt, no. Wsadza do tego wagonika rękę i z dna taki, to bardziej przypomina piasek albo gruz. W sensie stosunkowo drobne są te gruz, o, nazwijmy to bardziej gruzem. Bardzo drobne, zbite. Żwir? Nie są to takie duże... żwir właśnie. Nie są to takie duże bryłki jak... mamy tu całkiem dużo antracytu. Całkiem twarde badziewie. A po co pani ten antracyt? Co by się pani chciała dowiedzieć? No wie pan, bo moja przyjaciółka miała taki ładny naszyjnik z antracytu i... No to brudzi przecież. Po co to naszyjnik? No naszyjnik. Wie pan. Czy brudzi, czy nie brudzi, ale było ładne. Nie trzeba nosić naszyjników. Co to nie wymyśla? Czyli chciałaby pani kupić antracyt, rozumiem. Tak. Ale taki, nie wiem, czy on jest tylko w takiej formie, czy jest takim bardziej stały? No jaki on jest, jak nie stały? No taki, że no ja tak taką, pokazuje dłońmi taką jakby kulkę bardziej w kształcie kamienia. A, taką grudkę. Tak. No już chyba się coś znajdzie. Spogląda tak na ciebie. I tak pociera palcami. Ale będzie, no wie pani, jak to mówią, ręka rękę myje, nic za darmo. To ja 6 poproszę i sięgam już do torebki po portmonetkę. Pani poczeka. Mężczyzna się obraca, nie przedłużając, przyniesie ci to, co potrzebujesz. Nie jest to drogie. Ja mu zapłacę trochę więcej, jeżeli mnie na to stać. Nie wiadomo, czy jeszcze nie będziemy potrzebowali jego pomocy, więc... Dobrze. Otrzymujesz, co miałaś otrzymać. Mężczyzna wraca po chwili do pracy, pozostawiając was na terenie. Wracam i mówię... Takie wisiorki, jak widzieliśmy, nie są popularne. Pracownicy tutaj nic o nich nie wiedzą. Ale mamy klucze. Skoro tak mówisz, gdzie teraz? Czy nie jest czas, żeby jechać do Junglinga? Wyglądało, jakby jechali w drugą stronę. To prawda, furgonetka odjechała w innym kierunku. Może jechali do tego browaru? Poczekajcie chwilę. Wyciągam pewną książeczkę, którą wzięłam ze sobą. Z różnymi rytuałami, takimi bardziej szybkowymi. I szukam czegoś, czy jest jakby na znalezienie kogoś. Szukasz konkretnej wiedzy. Korzystając z okultyzmu, więc chętnie bym sobie na to rzuciła. Wiesz co, ja bym chciał... Korzystasz z notatek, rozumiem, Ariela, w sensie Blake'a. Tak? O to ci chodzi? Tak, czy... tak.
Jeśli korzystasz z notatek Blake'a, to poproszę cię na rzut na język ojczysty na połowę. To jest trudny test języka ojczystego. Czyli, no... Czyli coś tutaj... A, poczekaj. To będzie to... difficulty, tak? Zmieniam? Normalnie rzucam. Już ci mówię... No po prostu... Ilość sukcesów się... Roll difficulty i hard. Dobra, tak. Zrobiłam bez tego, ale mam 3 gwiazdki, więc weszło tak inaczej. Bardzo ładnie. Dobrze. Wiesz co, nie znajdujesz żadnego zaklęcia ukierunkowanego na odnajdywanie osób. Ale znajdujesz kolejne, może interesujące bardziej ciebie rzeczy. To znaczy... Nie wiesz do końca, jak to się odnosi do całej sprawy, ale... Ale się jakoś odnosi. Okej. Co ja wam dałem już z tego notatnika? Muszę zerknąć. Obłyski były. Widziałem siebie, tak. To jest to. Szukam konkretnej rzeczy i nie mogę jej znaleźć. Znalazłem. Jest. Configure ownership. Myślę, że niezależnie gdzie jedziecie, żeby to trochę przyspieszyć, załóżmy, że jest akcja dzieje się w samochodzie. Znajdujesz pomiędzy stronami coś jak włożoną kartkę. Ewidentnie nie pasuje do całości. Powinnaś mieć stronę wyrwaną z rękopisu. W journalu. Możesz przeczytać ją na głos. W domu mojej pustyni kroczyłem, spoglądając w kierunku błękitnego przestworze oceanu. Niczym Fata Morgana horyzont zakłócił i migocząc ciemnością bezkresną linię świata przeciął. Pierwszego dnia ziarno mroku uformowało wędrowca w co niestrudzenie nadciągał. Masz to może w formie takiej niezwykłej? Nie mam, ale ja mogę przeczytać, bo ja mam w takiej formie ewentualnie, jeśli jest to za ciężkie. Dobra. Rozumiem, z czego wynika. Drugiego ukazało nam postać, co nad nami górował. Trzeciego prezencję niczym faraona o śniadym licu. Czwartego towarzyszy moich nabrał na fałszywe instrumenty o mocy niepojętej. Piątego posiadł ich wolę, by kroczyli w szeregu u boku jego. Szóstego podążyłem za nimi, by świadkiem końca zostać. Siódmego były nas tysiące kroczących w życiu i śmierci, o stopach zadartych do najbliższej kości. Ósmego przekroczyliśmy horyzont, a świat się obrócił, by spojrzeć na nas z góry. Dziewiątego dnia straciłem siebie, by zrozumieć wszystko i zapomnieć nic. Dziesiątego nim się stałem, a on mną, by trwać w końcu swego jestestwa i do końca wszelkiego istnienia. Widzę wszystko i nie dostrzegam niczego. Niczym rytmicznie bijąca fala zalewa mnie świat, z każdym jej powrotem odbierając część mojego ja. Jest. I masz jeszcze... Coś, co się nazywa list wiedźmy. Jest to krótka notatka. Ją też znajdujesz w notatniku. Mhm. Wybrał nas, mnie i mojej siostry. Ciemny mężczyzna wiedźmiego kultu. Widziałam, co potrafi wędrowiec o obliczu szatana. Widziałam, jak inni uginają się od jego woli, jak otacza się duszami niewinnych. Jego moc to szansa dla mnie i moich sióstr. Wiem, czego oczekuję. Dostarczę mu tyle osób, ile tylko zechce, a w zamian pokaże mi więcej. Jeśli przyjdzie i do was, nie odrzucajcie jego daru. Mam nadzieję, że Brown zastanie was, nim popełnicie błąd. Jemu się nie sprzeciwia. Matka Kezajach Mason. I ostatnią rzeczą, którą znajdujesz, to jest raport z rozprawy Casey Mason, który ja przeczytam już sam. Dotyczy 54-letniej kobiety Casey Mason. Zaczyna się od godziny 8:15, jest to raport z rozprawy. Kobieta wypiera się wszystkich oskarżeń, co zdaje się wskazywać na jej winę.
zapytany przez sędzią, czy zajmuje się jakąkolwiek formą czarostwa, odpowiada z przekąsem i szerokim uśmiechem, iż nie ma pojęcia, skąd te podejrzenia i nigdy by nie śmiała się do tego posunąć. O godzinie 8.32 podczas składania przysięgi zdarzyło się coś niesłychanego. Oskarżona zaczęła syczeć na krzyż wykorzystywany do zaprzysiężenia i zwijać się ze strachu. Odmówiła złożenia przysięgi, mówienia tylko prawdy wobec Boga. W okolicach godziny 12 na salę wprowadzono dwie dziewczynki w charakterze świadków. Na widok oskarżonej zaczęły panicznie szlochać i krzyczeć. Przez następną godzinę nie udało się ich uspokoić. 13.11 farmer Jacob Dale zeznał, że wkrótce po tym, jak się z nią posprzeczał, padło kilka jego krów. 14.05 mała Phoebe Chandler dodała, że usłyszała kiedyś głos Mason mówiący, że zostanie otruta i zaraz potem poczuła okropny ból brzucha. 15.11 nawet własne dzieci Casey zeznały przeciwko niej. Oświadczyły, że matka uczyła je czarów. 15.16 w wyniku przedstawionych dowodów kobieta zostaje skazana za czarostwo na śmierć przez powieszenie. Oskarżona nie robi wyrażenia zaskoczonej. Jak już pokazała kilkukrotnie podczas procesu, wydaje się ponadprzeciętnie inteligentna. 15.25 po ogłoszeniu werdyktu kobieta zostaje wyprowadzona z sali. Nim to jednak nastąpiło, z szerokim uśmiechem w próbie zastraszenia zebranych wielokrotnie rzucała klątwy, cytując: zapisana w księdze jego ojca nigdy nie odejdę. Moja dusza wróci przed oblicze szatana, trwając u jego boku, będę patrzeć, jak wasze jestestwa giną, rozdzierane przez wieki dla mojej uciechy. Autor notatnika w bardzo chaotyczny sposób dostrzega pewne podobieństwo we wszystkich przykładach. Istota przedstawiona w każdej z opowieści, którą dotychczas czytaliście, wydaje się tym, co nęka to miasto. Nie jest w stanie dokładnie określić, co i gdzie się znajduje, ale jest pewien, że z czymkolwiek się nie mierzy, to istnieje od dawien dawna i ma miło ludzi od dawien dawna, jako że pierwsza z tych notatek wydaje się notowana na... Nawet ciężko określić. Druga jest na 1692 rok. Pierwsza wydaje się na antyczny Egipt albo coś w okolicach tego. Co o tym sądzicie? Jakieś bajania bez sensu. Już nic z tego nie wynika. Nawet jeśli nie, to wygląda na coś, co całkowicie nas przerasta. Dobra, gdzie jedziemy? No, nie będziemy tutaj stać. Właśnie miałam nadzieję, że to nam jakoś pomoże określić cel, ale... Ale nie wiem. Jeżeli chcemy ratować Henrycha, to... Trzeba znaleźć tą furgonetkę. Dobrze, powiedzcie mi, gdzie chcecie jechać? Czy chcecie... Powoli się chyba zbliża czas naszej audiencji Junglinga. Zbliża się, owszem. Tylko to jest wasza decyzja. Czy szukacie Heinricha i podążacie w kierunku, w którym odjechała furgonetka, czy wybieracie się do Junglinga? Co nam teraz z tego Junglinga? No co on nam powie? Nie wiem. Mam jakieś przeczucie, że może nam go po prostu oddać. Ja mam przeczucie, że to tam dowiemy się wszystkiego. I nieważne, gdzie jest Henryś, i tak musimy się spotkać z Junglingiem. To wszystko się z nim łączy. Jestem zmęczony. Decydujcie. Joel? Już powiedziałem. Czyli rozumiem, że jedziecie do domu Junglinga. Yes. Ponownie stajecie przed zaniedbanym budynkiem. Tym razem furtka wydaje się otwarta, jakby zapraszając was do środka. Mimo to
w środku wydaje się dosyć ciemno. Przez moment macie wrażenie, że na wysokiej wieży gdzieś mignęło światło. Cień, jakby ktoś spoglądał, wypatrując gości. Teraz go jednak tam nie ma. Stoicie przed domem, wchodzicie powoli po schodach, chwytacie za kołatkę i pukacie do drzwi. Nie mija dłuższa chwila, nim w drzwiach pojawia się mężczyzna. To nie ten. Spoiler. Spoiler alert. Pojawia się Frank. Dzień dobry. Zapraszam. Przygotowałem kolację. Dziękujemy za zaproszenie, panie Jungling. Tak, dziękujemy. Mężczyzna otwiera drzwi. I to, co widzicie w środku, trochę burzy waszą percepcję tego obdartego budynku. Gdyż wnętrze wydaje się niesamowicie zadbane i czyste. Wewnątrz co prawda nie ma elektryczności, ale gdzieniegdzie palą się świece i lampy, takie też kaganki przyczepione do ścian. Pomieszczenie jest całkiem dobrze oświetlone. Na środku, w przedpokoju, znajduje się klatka schodowa prowadząca do góry. Wokół jest szeroki balkon, prawdopodobnie którym można obejść do wszystkich sypialni znajdujących się na piętrze. Widzi tu kilka poroży, obraz rodzinny z mężczyzną, którego przypadkiem wam chwilę temu pokazałem, czyli z Davidem Gottliebem Junglingiem. I to w sumie tyle. Jest tu bardzo czysto. Stoją po prostu kredensy tego typu rzeczy. Tak, zapraszam w takim razie do jadalni. Mężczyzna prowadzi was na wprost, mijacie klatkę schodową, zasiada na końcu stołu i zaprasza was do kolacji. Widzicie, że w pomieszczeniu jest też mężczyzna, który wygląda na lokaja. Chwilę później odchodzi, wraca do kuchni, wraca z winem. Czym byłaby kolacja? Bez wina. Chyba, że chcieliby państwo spróbować piwa Portera Younglinga. Nie było państwa czterech? Czworo? Tak, kolega musiał zostać w hotelu. Ja zdecydowanie poprosiłbym butelkę piwa, jeżeli mogę. Mężczyzna skina głową do lokaja i widzicie, że on odchodzi po butelkę piwa. Przy tobie ją otwiera i nalewa ci do szklaneczki. Tak, rozumiem, że chcieli państwo dowiedzieć się czegoś o domu. A czegoż to konkretnie? Jest fantastyczne. Interesuje mnie historia tego budynku. Rozumiem, że przychodził z pokolenia na pokolenie. Tego co pamiętam, to ma cztery... Może pięć pokoleń chyba. Przeżył już ten budynek. Ja powinienem być piątym w linii. Zbudował go mój... Ileś tam pradziad. David Gottlieb Jungling, który zbudował nasze imperium. Niewiele mi wiadomo o tym budynku. Nigdy mnie nie interesowała za bardzo ta rudera. Jednak mieszka pan tu. A przynajmniej tutaj spotyka się pan z interesantami. Jest to swojego rodzaju dziedzictwo, którego ciężko się wyprzeć. To znaczy, wydaje się, że żyjemy w wolnym kraju i każdy może wyruszyć, sprzedać wszystko i zacząć od nowa.
No tak, tylko kiedy zostaje pan ostatnim członkiem swojego rodu, zmuszonym do tego, by kontynuować w pewien sposób jego pamięć, znaczy zmuszonym, chcąc nie chcąc, czujemy obowiązek, czujemy pewną przynależność, czujemy, że skądś pochodzimy i kimś jesteśmy. Nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć, ale nie chciałbym porzucać wszystkiego, co było dla mojej rodziny cenne dotychczas. A z drugiej strony ten dom nie przynosi mi niczego, za co byłbym mu wdzięczny, więc tkwimy razem w pewnym impasie. W takim razie, czym się pan zajmuje, skoro ten dom i dziedzictwo rodziny jest tylko obowiązkiem? No musi mieć pan coś, co koi nerwy, stres. No i oczywiście mogę spytać. Niewiele mam czasu na takie rzeczy, jako że to nie jedyne, co odziedziczyłem. Nie wiem, czy widzieli państwo fabrykę. Nie mieliśmy jeszcze okazji, wybieramy się, ale... No tak. Znaczy, nie ma tam nic ciekawego do oglądania, tak naprawdę. Budynek jak budynek, do środka i tak nie można za bardzo wchodzić. No poza pracownikami oczywiście. Ciężko jest iść własną drogą, kiedy życie wytyczyło panu już pewną z góry. Dostajemy... Mój ojciec trochę za szybko sobie umarł i zostawił mnie. To nie, żebym narzekał. Jest to całkiem intratny interes, chociaż wymaga pewnych wyrzeczeń w czasach prohibicji. Dawno pan został z tym wszystkim sam? Zerkam na niego przenikliwie z nad kieliszka wina. 2 lata temu? Chyba 2 lata. Wcześniej pomagał pan ojcu? Wcześniej miałem lepsze życie. Nie musiałem tu siedzieć. Nie musiałem pomagać ojcu. Wszystkim zajmował się sam. I miał nadzieję, że jeszcze uda mu się mieć mniej wyrodnego syna. No cóż, nie udało mu się. Skąd od razu takie złe nastawienie do samego siebie? Jednak zajmuje się pan dziedzictwem rodziny, to nie brzmi jak wyrodny syn. Anoż zajmuje się. Wszyscy dostrzegacie w jego oczach pewien smutek. W sensie, cała ta historia jest taka nie do końca sprawiająca mu radość. Ale... Gdzie moje maniery? Może państwa oprowadzę. Chciałbym... To może zanim dla poprawy nastroju, to za rodzinę w takim razie. To za rodzinę. Za rodzinę. Czy wyjedliście? Tu jest generalnie kolacja, więc on sobie jadł radośnie i brał kolejne rzeczy ze stołu, więc... Tak. Shane, okay. Myślę, że też jakby coś tam podjadał. Może niezbyt dużo, gdyż jednak dalej jest zmęczony i w sumie trochę obserwował bardziej otoczenie, trochę nieufnie. W sumie nie wiedząc, czego ma się spodziewać po tym, co się stało w ciemnej uliczce, więc jest bardziej wyczulony. Czy Joel entuzjastycznie na pewno wciągnął kilka kęsów i tak samo mocno, entuzjastycznie wciąga całe to pomieszczenie? Jednak Peggy i Shane, znając już Joela trochę, widzą, że jest to maska. Joelowi się sfrizowała kamera, to tylko tak dodam. Jak możesz, Tyrku, to zresetuj sobie tam ninja czy coś. Obserwujecie. Myślę, że chwilę spożywacie posiłek, wypijacie lampkę wina. Pojawia się niewielki small talk, po czym mężczyzna decyduje się oprowadzić was po posiadłości. Na parterze
Jest jeszcze jedna dosyć duża sala, która wygląda na taki pokój dzienny, może bardziej pokój dżentelmena na zasadzie. To jest duże pomieszczenie z biblioteczką, z takim kawowym stolikiem, z kanapą, gdzieś z trofeami na ścianach. Wygląda dosyć imponująco, ale nic szczególnego nie zwraca waszej uwagi. Jest tu też kuchnia. Prowadzi was potem do góry. Zwracacie uwagę, że omija w pewnym momencie, pokazuje wam skrupulatnie drzwi za drzwiami, ale w pewnym momencie omija jedne z nich, przechodząc dalej. No, tu jest sypialnia mojego ojca. To się te drzwi ominął, czy... Te drzwi, co ominął, powiedział, że to jest tylko klatka do góry, klatka schodowa do góry. Nie ma tam. A, czyli powiedział coś o tych drzwi, tak? Tak jest. Nie ominął ich tak całkowicie, okej. Okay. Więc tam nie ma po co iść, tu są... No i tam oprowadza was dalej, jeśli chcecie go o coś zapytać. Ale tak? Nic w domu nie buduje szczególnie waszej... Mhm. Tak, ja chciałem. W momencie, kiedy mijaliśmy i powiedział, że to jest klatka idąca do góry i tam nie ma nic, jak rozumiem, my nie doszliśmy do wieży. Nie. No, nic tam nie ma, jakby zdaje się, że z zewnątrz widzieliśmy jakby światło w oknie. Mieszka pan tu jeszcze z kimś? Nie, mieszkam tu sam. Znaczy, mój lokaj też tu mieszka, ale służba to służba. Wieży, ja czasami odwiedzam wieżę, w sensie wypatrywałem państwa, ale to nie tak, żeby było tam coś ciekawego. Z wieży musi być naprawdę fantastyczny widok. Chętnie bym zobaczyła. Może pan nas tam też zaprowadzić? Jest to dosyć ważne dla mnie miejsce. Osobiste wręcz. Zatem tym bardziej byśmy chcieli. Chcę mu położyć rękę na ramieniu i wywrzeć na nim urok. Myślałem, że chcesz go zastraszyć, zaciskam bardzo na jego ramieniu. Dobrze, rzuć sobie... To nie ten uścisk. Rzuć sobie na czarma, to nie ten rodzaj uścisku, tak jest. Dwa sukcesy. Mężczyzna obraca się do ciebie. Bardzo bym chciał. Naprawdę chciałbym, ale wiąże mnie obietnica, której nie mogę złamać. Rzućcie sobie wszyscy na insight. Insight? Gdzie jest? Nie mamy. W sensie to będzie. Psychologia? Czytanie innych to jest. Rzucaliśmy na to kiedyś. Psychoanaliza? Psychologia. Psychologia? Rzućmy na psychologię, tak jest. Może być psychologia. Heinrich. Ma. A Heinrich nie żyje. Dlaczego Heinrich rzuca? No może stoi gdzieś za nami, nie obserwuję. I duszek dobry. Dobry duszek Kacperek. Tak. Okej. Okay. Joel i Shane. Przypatrujecie się mężczyźnie, ale w pewnym momencie podczas tej rozmowy coś odwraca waszą uwagę. Macie wrażenie, że pokoje są przepełnione. Że dom nagle zaczął tętnić życiem. Mija, Joel, mija cię kobieta, potrącając ramię, przez moment czujesz jej dotyk, jak gdyby nigdy nic, przechodzi dalej klatką. Ktoś zbiega schodami, jakieś dziecko chwyta Shane'a za rękaw i ciągnie kawałek. Shane, czujesz jego dotyk. Po czym próbujesz je chwycić i to wszystko jakby zanika. Przez moment widzisz mężczyznę, oboje widzicie, który ze złością wychodzi z jednego z pomieszczeń. Przestańcie mi tu biegać! Krzyczy na dzieci. I widzicie mężczyznę z obrazu na dole.
dzieci z pewnym respektem, kobieta również, przestają biegać. Wracają powoli na dół. Peggy, ty natomiast dostrzegasz strach w oczach mężczyzny. I ty widząc ten strach, to jest taka scena, gdzie dla was, za Frankiem, stoi jego pra-pra-pradziad. Rzućcie sobie, chłopaki, na poczytalność. Ty, Peggy, widzisz, że on panicznie się czegoś boi. Porażka. Komu weszło, niech rzuci sobie jeden. Niech dorzuci sobie jeden, komu nie weszło, niech rzuci sobie K3. Czyli K6 na pół, no. Panie Jungling, wszystko w porządku? Tak, ale no. Chyba się robi ciut późno. Przepraszam, czy mogę skorzystać z łazienki? Trochę mnie przymroczyło, to był długi dzień. Tak. To jest za panem pierwsze drzwi po prawo. Wskazuję... Ci łazienkę. Stoicie na takim balkoniku na piętrze, nie? W sensie to jest taki balkon oplatający klatkę na dół. Jeśli ma pan nic przeciw, to ja chętnie też spróbowałabym tego piwa, które pan polecał. To zapraszam na dół. I on idzie. Ja jeszcze idąc patrzę znacząco na mijającego nas Shane'a, bo domyślam się, co ma na myśli. Ty rzuciłaś dobrze na czarm, a on jest trochę z całą sytuacją wystraszony, więc sprowadza na dół ciebie i Joela. Zaczyna opowiadać o piwie, trochę się rozluźnia. Shane, idziesz do łazienki. Tak jest, idę do łazienki. Nie słychucie. Jak mnie nie słychał? Słychać mnie, czy mnie nie słychać? Stara cię słychać. Idę do tej łazienki. Mimo wszystko obmywam rzeczywiście tą twarz, gdyż po tym, co zobaczyłem, jakby czuję się nieswojo. No, domyślam się, że zawiniątka tutaj nie wziąłem, bo byłoby to dosyć dziwne. Zostało w aucie. Tak, nie wzięła. No, ty masz trochę mniejsze zawiniątko niż ja. Ja mam taką lagę dosyć, więc tak. No nic, no, Shane po chwili rzeczywiście podejdzie do drzwi, posłucha przez, prawdopodobnie usłyszy skrzypiące schody osób idących na dół i rozmowy. I kiedy poczuje, że głos trochę cichnie, wyjdzie na zewnątrz i skieruje się do drzwi, które prowadzą na wieżę. Shane, wychodzisz na korytarz. Spoglądasz w miejsce, gdzie widziałeś mężczyznę i masz wrażenie, że czujesz na sobie jego wzrok. Otwierasz drzwi do wieży. Tylko wytrząsa z głowy jakby wizję, jakieś dziwne rzeczy. Tłumaczy sobie to raną i zmęczeniem, tak? Że ma jakieś majaki po prostu. Wchodzisz powoli po schodach. Krok po kroku skrzypienie starych, zakurzonych schodów. Rzadko ktoś tędy chodzi. Wydaje ci się nawet, że nigdy nikt tędy nie chodzi. Warstwa kurzu jest gruba. To, co mówił Henryś, musiało być kłamstwem. Wchodzisz na półpiętro. Jest tu dosyć ciemno. Krok po kroku. Skrzypienie schodu. Stajesz przed drzwiami. Przekręcasz gałko klamkę. Popychasz skrzypiące drzwi do przodu i wchodzisz do przeszklonego pomieszczenia. Wokół pełno jest fresków. W sensie, jak się nazywają, kolorowe szklane te... Witraże. Witraże, o właśnie. Przedstawiających niebo, którego nigdy nie widziałeś. Na jednym z nich znajdują się dwa księżyce, na trzecim jakaś planeta będąca bliżej niż najbliższy księżyc. Na jeszcze innym
Masz wrażenie, że słońce jest bardzo blisko. Na środku pomieszczenia, malutkiego pomieszczenia, stoi podest z zieloną księgą. Podest z zieloną księgą. Podchodzę do tej księgi oczywiście, jeżeli nie widzę tu nic więcej, to przyglądam się tym witrażom i tak powoli kieruję się w stronę księgi. Jak rozumiem, tutaj też jest wszystko zakurzone. Wszystko jest zakurzone. Jeszcze z pytań technicznych. Peggy, czy tam dałaś po tym kawałku antracytu? Tak, czy... jak najbardziej. O tym zawiniątku mówiłam właśnie, że Peggy ma. A, to nie, to zawiniątko mam. Mi bardziej chodziło o to, co brałem z samochodu długie. Rozumiem, że każdy z was w takim... Dobrze, że mówicie. Tak, właśnie dlatego mówię zawczasu, bo jakby nie wiem, czego się spodziewać, ale pytam, bo Peggy nie mówiła, czy nam daje, ale dlatego pytam, czy nam dawała. A moje zawiniątko to był karabin myśliwski. Więc jakby... Nie słyszycie? Czasami ci przycisk, mam wrażenie, przerywa. Znowu cię nie słyszę. Halo, halo. Jest dobrze. Okej. Okay. Więc tak, podchodzę do tej księgi. Podchodzisz. Czy widać coś na niej? Jakiś tytuł, napis, czy jest po prostu zielona? Zakurzona, gruba oprawa. Wydaje się wykonana bardzo dawno temu. Nigdy nie widziałeś takiego materiału. Jest trochę dziwny. Światło wpadające przez witraże wydaje się mijać go, a nie odbijać. Ten kolor niby zielony, ale nie jesteś pewien. Przez moment miałeś wrażenie, że leżą tu dwie księgi i każda jest w innym kolorze, po czym znowu widzisz tylko jedno. Sam kształt zaburza twoje postrzeganie. Przez moment była okrągła, teraz jest znowu kwadratowa, ale to, co jest najdziwniejsze, nie, to musi być efekt tego dziwnego światła z tych witraży. Bo księga dalej jest taka, jaka była, gdy tylko tu wszedłeś. Wyciągnę chusteczkę gdzieś z rękawa i przetrę jej wierzch, zobaczyć, czy ma jakiś tytuł, a następnie ją otworzę. Przecierasz wierzch księgi. Dostrzegasz staranne szycia. Szycia są dziwne. Wyglądają, jakby okładka była zrobiona z różnych części, a mimo to jej kolor jest spójny i cały. Wygląda, jakby miała zamknięte oko na środku. Ale to zamknięte oko nie jest okiem. To po prostu kształt. Przyglądasz się jeszcze bardziej i dostrzegasz coś, co wygląda jak planeta. Nie ma żadnego tytułu. Tak jak mówię, otwieram. Otwierasz księgę. Masz wrażenie, jakby coś zaczynało się rozdzierać. Ale to jakby wewnątrz ciebie coś się gotowało. Jakby twoje wnętrzności miały wyjść z ciebie samoistnie. Przewracasz stronę, okładkę, zaglądasz do środka. Widzisz język, niezrozumiały dla ciebie w żadnym stopniu, ale nie jeden. Jest ich 2, 3, 40, może i więcej. W którymś momencie znajdujesz stronę, na której zapisane są imiona będące podobnymi. Alfabety będące podobnymi do naszego i im dalej, tym bardziej je przypominają. Dochodzisz do ostatniej strony, która jest zapisana. Księga jest zapisana może maksymalnie w połowie, choć masz wrażenie, że przejrzałeś może 400, może 700, może 900, a może jeszcze więcej stron. Czas działa trochę dla ciebie dziwnie, kiedy przeglądasz tą księgę. Dochodzisz do ostatniej strony, i gdzieś na tej stronie dostrzegasz imię, które już dzisiaj padło. Imię i nazwisko. Momencik, dajcie mi zerknąć. Keiza Mason. A zaraz poniżej jest imię Davida Younglinga Gottlieba. Już
Shane bierze głęboki oddech, zamyka tą księgę. Nie za bardzo rozumie cokolwiek z tego. Duża jest ta księga? No, taka encyklopedia. To Shane spróbuje ją wziąć pod marynarkę. Mimo wszystko. Robicie na dole. Gramy na czas. Gracie na czas. To chciałbym, żeby ktoś zagrał na ten czas jakimś rzutem. Jak długo uda wam się, to najlepszy byłby fast talk, jako próba takiego zagadania, po prostu small talku. No chyba, że macie jakąś inną swoją, chcecie go mam taki oczarować. Albo w sumie ciekawy. Jak jeszcze nie udało mi się nic z siebie wycisnąć, także chciałem zapytać Franka, powiedzieć, że ten dom, panie, jest przepiękny w środku, zaniedbany co prawda na zewnątrz, lecz można to uznać za sprytny sposób odganiania niechętnych oczu. Chętnych oczu. Ale jednocześnie ciekawi mnie, że przy takim szczęściu, przy takim spadku, takim majątku, pan staje się być w środku nieszczęśliwy. Jakby wiem, że nie jesteśmy pana przyjaciółmi, ale intryguje mnie to na wskroś. Szczęście to dosyć szeroki temat. Wydaje mi się, że po prostu jestem ciut samotny z brzemieniem, które odziedziczyłem. Dla jednych byłaby to wielka radość. W końcu jest to pewna fortuna. Dla innych jest to pewien obowiązek. Nie wszyscy marzą, żeby być bogatymi, czy jeśli byłbym po prostu dzieckiem bogatego taty, albo kimś, kto dziedziczył fortunę, albo robił chociaż to, co mam ochotę, to byłoby to trochę inne. Ależ cóż pana powstrzymuje? Myślisz, że on przysiada. Rzuć sobie... Chciałbym, żebyś wykonał jakiś rzut. Na persuada, bo próbujesz go tak przekonać do otwarcia się. To będzie... Okej. Możesz pamiętać szczęście obniżyć. Używam. Czy połowa da coś więcej? Nie, wydaje mi się, że przy obniżaniu szczęścia. No nie, w tym wypadku nie da to dużo więcej. Widzi pan. Można powiedzieć, że dosyć. Dosłownie powstrzymują mnie moi przodkowie. Jakbym tego nie ujął, tak jest to dość nieprawdopodobne i ironiczne. Co ma pan na myśli? Miała pani kiedyś poczucie, że coś się ciągle powtarza, coś nie chce odejść, coś ciąży na pani duszy. Niczym kamień połknięty przez laty. Tak. To ja tak się czuję. Taki stres odczuwam codziennie. To... Ale... To... Jeżeli ma pan na myśli stres związany z prowadzeniem tego całego biznesu, to wie pan. Ameryka idzie cały czas do przodu. Może pan wziąć sobie wspólnika.
to trochę więcej niż to. Jeśli wziąłbym wspólnika, wyrządziłbym mu największą krzywdę, jaką mógłbym wyrządzić sobie sam. Nie chciałbym krzywdzić nikogo poza sobą. Widzicie, no, to nawet nie ten dom. To nie on jest najgorszy w tym wszystkim. Wiecie, czemu nigdy nie naprawiłem okien w tym domu? Zbliża się do jednego z okien. Czy podchodzicie razem z nim? Tak. Tak. Bo to, na co patrzę za oknem, nie jest tym, co widzą ludzie na zewnątrz. I on odciąga jedną z desek, by pokazać wam, co jest na zewnątrz. Zerkacie na zewnątrz. Pozwólcie, że aktywuję inną scenę. Gdzie mam scenę? Trochę mam tych scen. To. Zerkacie za okno budynku, tego samego budynku, na to samo podwórko, z którego właśnie przyszliście. To, co widzicie za oknem, w niczym nie przypomina Pottsville. Niewielkie, przypominające księżyce, asteroidy, może bardziej... księżyc jest satelitą. Satelity wokół innych dziwnych obiektów na niebie kręcą się i wirują w nienaturalnych kształtach. Miasto wygląda, jakby już dawno temu wymarło i zginęło, a mimo to ludzie błąkają się po jego ulicach, uśmiechając w karykaturalnych uśmiechach, jakby nic nigdy się nie zmieniło. Widzicie kobietę z wózkiem przejeżdżającą ulicą, która wygląda, jakby dawno ktoś odessał resztki życia z jej ciała. Kobieta jest wychudzona, zmęczona, a mimo to dziarsko kroczy, uśmiechając się do dziecka w wózku i machając do przechodzącego listonosza o podobnej aparycji. Nikt nie zwraca uwagi na to, jak gnije i stacza się świat wokół nich. Wyglądają, jakby żyli w takiej codzienności zawsze, nie dostrzegając jej istnienia. Wrócimy do Shane'a. Shane, zamykasz książkę, by schować ją pod płaszcz. Zamykasz ją, a za twoimi plecami słyszysz głos. Głos mężczyzny. Jest to starszy, zachrypnięty, zmęczony głos mężczyzny. Obracasz się. Widzisz starszego pana, mocno ulizanego, na około 50-60 lat. Wąsik spogląda na ciebie. Czy to ładnie dotykać cudzych rzeczy? I chwyta księgę, którą trzymasz w dłoniach. Czy pozwalasz mu dotknąć książki? Nie. Próbujesz ją odciągnąć. Robię krok do tyłu, widząc jego. Zepchnij go ze schodów. Zróbmy jakiś przeciwstawny test. Jasne. Chciałbym przeciwstawny test. Nie będziemy robić Braula, ale możemy zrobić test cechy. W sensie twoja zręczność albo sleight of hand, jak wolisz, kontra moja siła. Ja spróbuję ci to wyszarpać po prostu. Ile masz? 92. To masz lepszy wynik od niego.
wyciągasz, odciągasz tą księgę i czujesz coś dziwnego. W momencie, kiedy ściskasz ją w dłoniach, kładziesz na niej obie ręce, czujesz ten uczucie w żołądku, jakby zaczęło się od ciebie rozchodzić, jakby pękała wokół ciebie rzeczywistość. Mężczyzna z postaci delikatnie astralnej staje się czymś bardziej rzeczywistym. Przez moment ludzkim, po czym jednak oślepia cię światło. Szejnie. Siedzisz w swoim domu. Na swojej kanapie. Do drzwi puka mężczyzna. Wychyla się zza rogu. Widzisz Johna. To już pora. Już czas? No, wszystko mam. Idziemy na polowanie, nie? Tak, już. Daj mi chwilę. Czy zdaję sobie sprawę, w sensie jakby... W sensie widzę, że coś jest nie tak? W sensie mam świadomość tego, co było przed chwilą? Wiesz, że nie jesteś w miejscu, w którym byłeś przed chwilą, tak. Okej, dobra. No to Shane, właśnie tak mówiąc, tak zaczyna się ten, ale właśnie w tym momencie orientuje się, że coś jest nie tak. I zaczyna macać się, szukać. Patrzę, szuka tej księgi. John? Nie czujesz księgi przy sobie. Czujesz za to, jakby coś cię delikatnie paliło w kieszeni. Szukam tej kieszeni, ale zwracam się. John? No co? Nie idziesz? Ty nie żyjesz. Ale... Widziałem. I oczywiście łapię się w tym momencie, szukając tego, co mnie pali w kieszeni. O czym ty mówisz? Chodźżesz wreszcie. I podaję ci rękę, żeby pomóc wstać ci z kanapy. Myślę, że Shane, wyciągając to, co ma w kieszeni, co go pali, jednak w sensie jakby próbuje... Dostrzegasz bardzo lekko żarzący się kawałek antracytu. Ściskam go mocno i odskakuję od Johna. Ściskasz go mocno, czujesz ból, ciepło. I zaraz do ciebie wrócimy. Joel, Peggy. Zacznijmy od Joela. Spoglądasz za okno. Nie wiem, jak to na ciebie działa, ale chciałbym, żebyśmy to sprawdzili, więc rzuć sobie na poczytalność, proszę. Weszło. To odpisz sobie jeden punkt poczytalności. Spoglądasz za okno i w pełnym blasku jedna z obracających się struktur na niebie przez moment oślepia cię, odbijając światło, którego się nie spodziewałeś. To światło przeobraża się w światło reflektorów. Stoisz na scenie. Pod sceną siedzi Peggy, Shane, John, Anna, Heinrich i wielu innych twoich przyjaciół. Siedzą w pierwszym rzędzie. To scena Broadwayu. Niesamowity występ. Jesteś oklaskiwany jak zwykle, ale i jak nigdy. Nigdy nie słyszałeś aż tylu oklasków w twoją stronę. Powoli schodzisz ze sceny, kłaniając się. Masz świadomość, że chyba odleciałeś przed chwilą. Schodzisz ze schodów i witają cię twoi przyjaciele. John, Anna czekają. Anna podchodzi bliżej, próbując cię ucałować w policzek. Czujesz, jak coś delikatnie piecze cię w kieszeni. Świetnie się spisałeś, Joelu. O, długo się szykowałeś do tej roli, ale było warto. Prawie się, nawet się wzruszyłam. Ja również jestem świadom. Czujesz, że coś piecze się w kieszeni i pamiętasz, że byłeś przed chwilą w pokoju. To sprawdzam kieszeń. Patrzę. Ściskam również mocno i przytulam Annę.
Okej. Peggy. Jesteś z powrotem. Myślę, że na swojej uczelni. Razem z Aną zmierzacie na zajęcia. Cholera, tylko na jakie? Nie pamiętasz. Jesteście na zielonym dziedzińcu waszej uczelni. Jest tutaj fontanna, przy której zwyczajowo siadałyście. W końcu przy fontannie zawsze jest chłodniej latem, a zimą nikt tu nie przychodzi, więc co za różnica. Więc siadłaś na tej fontannie i słuchasz, jak Anna opowiada o kolejnym fantastycznym wywiadzie, który udzielił jej jakiś lokalny znachor. To praca na studia generalnie. Już na tym poziomie ma delikatnego hopla. No i mówię ci, i on powiedział, że jest szansa na to, że istnieje więcej niż jeden świat naraz. To znaczy, w zależności od tego, jakie podejmujemy decyzje, tak tworzymy nasz świat, ale jest szansa, że gdzieś istnieje druga taka Anna jak ja, która nie poszła na te studia i nigdy nie poznała Peggy. Wyobrażasz sobie? To niesamowite, Anno. Czy ja też sobie zdaję sprawę? Anno. Bo to jest prawda. Jest jeszcze jedna ty. W zupełnie innym miejscu. I potrzebujesz tylko jednego, żeby podróżować. Potrzebujesz klucza. I sięgam po antracyt i chcę jego wręczyć. A to jest klucz do tego. Ale wręczasz jej ten, który skwierczy w twojej kieszeni, czy inny? Bo masz ich więcej. Tak. Ten skwierczący. Bo ten jest akurat uaktywniony, przynajmniej tak to sobie tłumaczę. Dobrze. Kończy się błysk. Shane. Heinrich. Wróćmy do Heinricha. Obolały i nieprzytomny. Wrzucony na jakiś wózek. Widziałeś przez ułamek chwili, słyszałeś dźwięki. Dźwięki brzmiące jak dźwięki fabryki. Słyszałeś kilkoro ludzi, potem otwierane drzwi i błysk. Ostatnie, co widziałeś, to zielone drzwi. Siedzisz w garażu. Wjechałeś pod auto. Pora wymienić olej. W sensie na takim się wjeżdżasz. Wymieniałeś olej, wykręcałeś coś. Teraz wyjeżdżasz. I widzisz, jak szmatę, żebyś wytarł ręce, podaje ci John. Coś się popsuło? Nie jestem pewien. Chyba kamień odpryzł. I miska z olejem chyba przecieka. To niefartowne. Ale rozumiem, że to nie jest nic, z czym byś sobie nie poradził. Nie, nie, nie. To tylko kłopotliwe. Trzeba będzie spuścić olej. Nienawidzę tego. I mężczyzna podaje ci rękę, żeby pomóc ci wstać. Łapie Johna za rękę. Chodź, idziemy. Zjedzmy coś razem. Chyba pora na lunch. I łapiesz Johna za rękę. Jak najbardziej. Dziś wyjątkowo chyba mam ochotę na francuskie danie. Francuskie, tak. Wspaniale.
to zjedzmy francuskie danie. Shane, wróćmy do ciebie. Stajesz przed zielonymi drzwiami. Czujesz, jak powoli wypala się kamień, który trzymasz w ręku. Uchylasz delikatnie drzwi, wracając do rzeczywistości. Ale stoisz przed tymi drzwiami sam. Jesteś w środku opuszczonej fabryki. Gdzie są wszyscy? Gdzie podziała się reszta? Nie ma nikogo z tobą. Może spędzisz jeszcze jakiś czas poszukując ich. Ale nigdy już ich nie odnajdziesz. Chyba, że postanowisz powtórzyć podróż do Pottsville w jakiejś przyszłości, poszukując swoich przyjaciół. Dziękuję za sesję. To była... Doskonale się bawiłem. Była to wspaniała przygoda. Choć skończyła się inaczej, niż zakładałem. Dzięki. Dziękuję. Nice. Dzięki wielkie. W takim razie pożegnajmy się. A jeśli ktoś jest ciekaw, co tak naprawdę działo się w Pottsville i chciałby zadać pytania albo dowiedzieć się więcej, zadawajcie pytania. Michał będzie mi najwyżej mówił, bo mam Michała na uchu, wiecie, profesjonalne studio. A my się żegnamy. Do widzenia. Bye. Bye.